What do they call you, son? Thomas. Thomas Angelo, sir. Ale ktoś ustawił smutną muzyczkę? Oha! I zaprawdę powiadam wam, to nie byłem ja! No, tutaj jest tak smutno jak o 6.30 na pewnym kanale. No, tam też ustawiają smutne muzyczki. Ja przepraszam za moje poczucie humoru, ale se mam dzisiaj bardzo dobrego humora i zamierzam was dzisiaj tym moim dobrym humorem zarażać! Zarazku! Nie smutajcie, nic a nic! To, że w menu głównym jest smutna nuta, to nie znaczy, że będzie dzisiaj smutno. Wszak napisane jest, czytajcie, białym, wytłuszczonym drukiem. Czysty relaks! I na taki czysty relaks dzisiaj was zapraszam w tej najbardziej sensacyjnej, w tej najbardziej kontrowersyjnej i niebezpiecznie niegrzecznej serii mojego kanału, jaką to jest seria Zagrania Wujka Bohuna, czyli moje zagrania. I seria ta skupia w sobie wiele playlist gier sensacyjnych oraz przygodowych właśnie. I uwaga, bo są nowi subskrybenci kanału i nie wiedzą o tym, że ta seria głównie kierowana jest dla młodzieży takiej już dojrzałej, takiej, która doskonale umie rozdzielić dobro od zła, zdaje sobie sprawę z treści, które przekazują nam te gry, przemoc, wszędobylska, język ulicy i w ogóle, i ja tutaj też nie jestem grzeczny, więc skoro jesteście tego świadomi, no, gra ma oznaczenie PEGI 18, wszystkie w tej serii właściwie. Ja się już nie czepiam tego wieku, ale żeby tutaj byli ci najbardziej dojrzali do tych tematów, które się tutaj odbębniają. A więc skoro są tutaj sami tacy, no to zapraszam was na kolejny odcineczek w playliście Mafia z gry o tym samym tytule w serii Zagrania Wujka Bohuna. Rozłóżcie się na swoich kanapach, pufach, podłogach, czy na czym tam, kurczę piórko, leżycie, czy też siedzicie. Weźcie sobie coś do picia, coś do chrupania, a ja zabieram się do napierdalania. Moi drodzy, i jeszcze jedno, bo se tak tutaj kopałem w plikach gry, bo podpowiadaliście mi, że onkel, jak chcesz wyciągnąć te cutscenki, które oczywiście no, nie da się tutaj odtworzyć w grze ponownie, no to one są tam po prostu w plikach gry. Owszem, ja je znalazłem, ale okazało się, że one są tak zakodowane, że żaden program, który tutaj mam na swoim komputerze, nie jest w stanie tego odtworzyć. To jest zakodowane jakimś tam kodekiem, czy też o rozszerzeniu BIG. Pokopałem troszeczkę po internecie, ściągnąłem sobie jakiś taki kodek, który to podobno umie odplayować, ale niestety tego nie odplayował i niestety tego nie będzie. Ale spoko, roko, foko, ja se to wszystko zaraz wam opowiem, wprowadzę was, gdybyście nie pamiętali, co się tutaj ostatnio od Janie Pawliło. Spokojnie, ja was we wszystko wprowadzę. Jakże wujek Bohun jest, bo ja se indy być, no nie umiem. Moi drodzy, jeszcze jedna rzecz, którą sobie tak tutaj poszczupałem i co się dowiedziałem. Tutaj jest coś takiego jak opowieść. No i se myślałem, że jak se normalnie tutaj pokopię, to se coś tutaj znajdę. I se znalazłem. Otóż znalazłem sobie wszystko to, co robiliśmy już w poprzednich odcinkach. Tutaj w każdej chwili możemy wrócić się do przerobionego rozdziału. I teraz mamy rozdział, który nazywa się Czysty Relaks i wszystko wygląda na to, że mamy trzy ostatnie rozdziały tej gry. Czyżby dzisiaj to był ostatni nasz odcinek, nasze ostatnie spotkanie w playliście Mafia z gry o tym samym tytule? No, gdyby nam się udało dzisiaj to wszystko tutaj ciachnąć, czyli Czysty Relaks, Praca po godzinach i Śmierć Sztuki, to nie są banialuki! To dzisiaj by było ostatnie spotkanie z Mafii. Nie to, że tak tego pragnę, że tego tak chcę, ale to, że to by było do zrobienia. Tylko z tym, że ja już bym musiał po prostu odplayować tutaj tą grę i zacząć grać, bo ja, no znacie mnie, ja mam bardzo dużo do powiedzenia na dzień dobry, bo ja was muszę wprowadzić po prostu w to wszystko. Dobra, no to gramy. Gdyby tak na przykład gameplay potrwał 2 godziny, nawet czasami dłużej,
a miałoby to zakończyć tą grę ewidentnie dzisiaj, no to wybaczcie mi ewentualnie dłuższy odcinek, ale być może to dzisiaj skończymy. Dobra, continue i lecimy z tym koksem. Moi drodzy, co się stało z... Bo nie będę wam całego odcinka przecież streszczał, sobie możecie zobaczyć. Macie podlinkowane wszystkie playlisty w opisie do tego filmu. Wystarczy tylko sobie kliknąć na playlistę Mafia i zobaczyć odcinek poprzedni, bądź też najlepiej całą playlistę od początku do chwili obecnej. No i moi drodzy, tam zobaczycie, że zabiłem w poprzednim odcinku brata Morelki, a potem samą Morelkę. Strasznie ich zlałem. Moi drodzy, i to było... Zaprawdę, powiadam wam. Ta walka była o wiele brutalniejsza niż wjazd Najmana w Kasjusza. To się po prostu chowa, nie? To, co ja nie pawiłem w poprzednim odcinku. Na ostatniej kuli, na krawędzi, po prostu i to na trzeźwo. I to wszystko mi się udało. Natomiast co się stało pod koniec poprzedniego odcinka? Już wam mówię, tylko poczytamy sobie te dialogi. Drinki to po służbie, dobra? Po służbie te drinki. Moi drodzy, ja se jestem tutaj teraz w chwili takiej, że se wyszedłem z biura, z tego biura. Wygląda na to, że ja sobie tutaj mogę spokojnie z powrotem wejść. Tutaj była narada pod koniec poprzedniego odcinka, w tych tak zwanych cutscenkach, których no nie da się odtworzyć ponownie. I co? No i... Po śmierci jednej Morelki, drugiej Morelki, no trzeba troszeczkę wyluzować, troszeczkę trzeba się znowu odizolować od tego świata przestępczego, chociaż tak troszeczkę, chociażby tak powierzchownie. No i co? No i Don Salinieri, ten mój se wymyślił, oczywiście nie sam se wymyślił, tylko samym se to wymyślił, znaczy się z tym samym, który tutaj jest. Ten sam też nie jest sam, bo jest jeszcze z Polim i ze mną. Ja przepraszam bardzo, ale to jest skomplikowane. Tak czy inaczej facet nazywa się sam, chociaż sam on tutaj nie jest. Bo jest nas tutaj we trzech. No, my se jesteśmy tutaj, co se pracujemy dla Dona. No i teraz sprawa... Cicho, dajcie się mi skupić, bo muszę wam powiedzieć, co następuje. No i ten se paciulog jeden wymyślił, że możemy se po prostu, kubańskie cygareta, jakieś tam takie cygaro, takie papierosy, cygare, a takie, do palenia, do kopcenia. Na pewno nie e-fajki, bo w tych czasach jeszcze tego nie było. Także wapować tutaj nikt nie wapuje, ale... Ach, moi drodzy, puszczają prawdziwego dyma z prawdziwego cygara. No ale ja, czyli Tommy Angelo, jestem na tyle sprytny, że wiem, że tutaj nie o cygara chodzi. No bo cygara, co? Wcześniej takie drogie whisky tutaj przejęliśmy, takie drogie trunki, a tutaj nagle co? Cygara? Co? Posrało cię, Donie Salieri? Cygara. I ty mi zaraz zwrócił uwagę na to, że jestem sprytny i że zawsze byłem mądry. No bo jestem! Przepraszam, ktoś ma jakieś wątpliwości? Kto chce wpysk? No dobra, pominiemy to. No i moi drodzy, no co? No i oczywiście, że tutaj jest grubsza sprawa za cygarami, bo się okazuje, że w pudełku po cygarach, czy też z cygarami są diamenty. Mało tego, te diamenty są zajebane od federalnych i tutaj się naprawdę szykuje gruba akcja, a jak se mi nie wierzycie, to zaraz wam jeszcze pokażę na minimapce. Tutaj jest coś takiego jak czysty relaks, chociaż tak naprawdę to ja się tutaj pewnie znowu będę wkurzał. I czysty relaks se mówi, że mam se wsiąść do samochodu i diamenty są ukryte gdzieś w skrzynce po cygarach w federalnym depozycie celnym. I co, teraz se mi już wierzycie? Kto mi se nie wierzył, to teraz przeproś. Już, w tej chwili, albo podmuchaj. Tu mnie podmuchaj, tu. Bo moi drodzy, ja dzisiaj nie wyglądam ładnie. Ja tutaj, no... Prysca dostałem, jak gnojek jakiś, no. No ja go tak z karate potraktowałem, tego Adzia. No i se go wycisnąłem i teraz tutaj mam guzik. Guzik tutaj mam. Także dzisiaj nie jestem zbytnio przystojny, no ale wybaczcie mi to. Ale okej, okay, dobra, to przecież nie będę tutaj o sobie gadał. Tutaj będę gadał teraz o sobie jako Tommy Angelo. No to sobie wsiadamy do samochodu i sobie tam jademy. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Mi się coś wydaje, że dzisiaj będzie ostro, no bo ostro musi być. A, jeszcze jedna rzecz, bo mnie tutaj molestujecie. Jeźdź do tego hopa tam, jeźdź do tego tam Cześka, do tego co bo wyzwania dla ciebie. Ten, co nie jest tutaj, tylko ten, co jest tam pod mostem, że on jest. No, skróca jego fuks, no. Jemu teraz akcja, jemu do tego hopa jechać, no, ludzie kochani, no.
Jeszcze jedna rzecz, pisaliście mi również o tych liskach, że to są takie easter eggi. Jedni mi pisali, że jak się podejdzie do tych lisków, to one się śmieją. No ja nie wiem, bo ja tutaj sobie podszedłem do tego liska i on się wcale do mnie nie śmieje. Ani ten się lisek do mnie nie śmieje, ani... Ale mogę go sobie wziąć. Aha, ja te liski mogę zbierać po prostu. Aha, to o tym mi nikt nie pisał, że mogę liski zbierać. Tylko, że liski się do mnie śmieją. No jak się do mnie śmieją? Ten lisek wcale się do mnie nie śmiał. No, że to są jakieś easter eggi i że te liski trzeba zbierać, ale tak naprawdę to ja wam powiem, że ja mam sobie w nosie te tutaj różne takie znajdźki i tyle, no okazyjnie gdzieś tam po drodze. Jak się coś nadarzy, to se zbiorę, ale tak ogólnie to mi na tym nie zależy, bo to jest gra mafijna, a nie eksploracyjna, w sensie takim bardzo zaawansowanym. No teraz do hopa nie pojada pod most, bo action jest, sami se widzicie i to samej nocy. To w nocy to się śpi, nie? No właśnie. Będą dialogi? Dobra, czytajmy dialogi, bo na bank jakieś będą. To jest w końcu mafia. O, cutscenka. Nie pozwolili mi pojechać. Uwaga, coś się dzieje. Would you relax? You're making me nervous playing around with your piece like that. Mnie też. Sorry. Just got a lot on my mind as well. That show. I'd have figured there wasn't enough room up there. Chociaż raz mogę poczytać dialogi nie prowadząc samochodu, a jednocześnie go prowadząc. You guys are done. I didn't think I got plans. But you're wrong. You have big plans. Yeah. Spill it then. What do you work? No właśnie, gadaj tutaj, Tommy. Znaczy, Samie. Been thinking about hitting up a savings. Poli to jest nawet. Proszę bardzo. Jak zawsze mylę. You want to rob a bank? Sure. I've been casing the place for months. I got it all worked out. I just need a few guys I can count on to watch my back. Robbing a bank, that's a little out of our league. We're robbing the fucking feds, ain't we? What's the difference? Salieri's the goddamn difference, you nitwit. The Don sent us to steal these cigars. Ain't no way he sanctions a bank job. Czyżby Poli chciał zrobić skok w bok? Well, then we don't tell him. You want to step out on the Don? To się może źle kurwa skończyć. Not really. We can cut him in after we make the score. He'll be bent, sure, but he won't stay mad once he gets his share. No, nie wiem. Yeah, I fucking know. You do what you want. I won't say nothing. Yeah, I owe you that much. But Salieri, he finds out you're going behind his back, you'll be planted right next to Morello. Sam jest rozsądniejszy od Poligo. Guess me, there ain't no haul worth that. He's right, Poli. Bring it to the Don or let it go. Just get the daydreaming, you know. Te Poli, żeby Giocia zaraz nie musiał spoliczkować, chłopie. Wake up. Tom, you take the car. Find a custom truck and meet us near the impound. Me and Poli, we'll go get the rest of the gear. Right. You got your head together. Yeah. Sober as a priest. That's what I'm afraid of. No bo jakby co, to ja cię mogę jeszcze obudzić, jak cię tak kilka razy tak ciach, 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 po pysku. I'm good. No, coś nie za bardzo ten Poli jest jakoś tak, coś temu Poli, coś nie Poli. Zupełnie nie myślcie chyba o robocie, tak mi się wydaje. Gdzieś myślami jest daleko, daleko hen stąd. Znajdź i ukradnij ciężarówkę celników. Okej, okay, no problemo. Mam wyczaić ciężarówkę celników, żeby bez problemu dostać się do... Gdzie? Do federalnych? No tak ja to przynajmniej rozumiem, nie? Czekajcie, tutaj mam zielony punkcik, ale tutaj są moi, którzy na mnie po prostu będą czekać, tak? Ja muszę znaleźć tą ciężarówkę. Nie wiem, czy ta ciężarówka będzie jakoś oznaczona na tej mapie, czy nie. Tego jeszcze nie wiem. O, coś tutaj się pokazało, proszę Państwa, i to kilka przecznic dalej. Jest, cichutko, spokojnie. Zaparkujemy sobie tutaj gdzieś ten zielony kar. Zielony, kolor nadziei. Więc mam nadzieję, że uda mi się za pierwszym razem przejąć tą ciężarówkę. Niby się tutaj pokręcę, że niby tutaj chcę siku zrobić
I te kałuże, to nawet świetnie wygląda, jak te kałuże, albo jeszcze inaczej, jak ten księżyc odbija się w tych kałużach. Bo chciałem powiedzieć, jak te kałuże odbijają się w tym księżycu. Dobra, wracamy do sedna sprawy. Nikt nie pilnuje tej ciężarówki? Serio? Wszyscy kuźwa śpią? Naprawdę to jest takie easy? Ukradnij samochód, przytrzymaj, aby otworzyć zamek wytryskiem. No to dobrze, to otworzymy go wytryskiem. I już? Żadnych zapadek, niczego? Kompletnie? A jak ja bym go chciał ukraść, to co? Stukłbym pewnie szybę łokciem, tak? Możesz, kurna. No to proszę bardzo, proszę państwa, mamy tutaj jakiś wybór. Decydujemy o swoim własnym losie. No jak wybijemy szybę, to narobimy hałasu, nie? No i wtedy, no ktoś ewentualnie puści się w pościg za nami, albo w zbędne dyskusje się z nami wda. No ale no to nie będziemy się w takie rzeczy bawić. Ale chwila, no. Jadę sobie tak... Daleko. Myślałem, że podjadę pod chłopaków, a oni to... No dobra, niech będzie, że oni sobie tam już pojechali. Może coś przeoczyłem, ale myślałem, że mam pod nich podjechać, a oni już tam są. No to spoko, roko, foko, no. To tak też może być, czemu nie? Łopanie! Ja cię kręcę! No ta ciężarówka mo... No panie kochany! No to było teraz i to prosto, że przygrzmocił w jakiegoś tam kurde... tego... policaja, który akurat patrolował w nocy. No nie spodziewałem się tego, że on ma takie... do dupy hamulce, nie? Radiowóz się za mną puścił. Mało tego, ja tą ciężarówką nie ucieknę! Nie ma szans! Dobra, jedziemy jakąś alternatywną drogą. Pojedziemy tędy, może go zgubimy, może nie pojedzie za mną, taką mam nadzieję. Ach, kurde, to była dobra decyzja, słuchajcie. Pojechał sobie tam gdzieś w piździet. Chłopaki. No jestem u nich, no to czemu oni nie wsiadają, czy cokolwiek? Czemu oni nic nie robią? Okej. Co teraz? Where's my uniform? This is all we got, pal. Besides, there's only room for two in the cap. You can ride in the back. No tak. Nie możemy tam w garniakach przecież pojechać, nie? Trzeba się za chłopa przebrać. This whole thing is blown. Forget about it. I know when to keep my head down. A jednak jeden z nas zostanie w garniaku. Dobra, chłopaki, jedziemy. Dobra, już, zbieramy się. To nie jest ETS 2. Haha, proszę państwa, troszeczkę za kierownicą, troszeczkę na pace. Nie, ni chuja, nie jest mi tutaj wygodnie. Troszeczkę pizga. Kurde. Nie, to dzisiaj tutaj jest pełna logistyka, słuchajcie. Jak to się mówi? Woził wilk razy kilka, powieźli i wilka. Czemu my stoimy? Aha, dobra, dokumenty im tam sprawdzają. Mam papiery. Dobra, puszczajcie nas. Gipko. Mam nadzieję, że coś się tutaj nie popierdoli teraz na tej bramie. Jest, jedziemy. Puścił nas. Ty, ale chwila, za nami kolejna ciężarówka. Nie mogę się obracać gdzieś dalej i więcej niż tylko to, co wam teraz pokazuję. Także no słaby zakres rozglądania się. Pod rampę. Normalnie ETS-2 tutaj się teraz zrobił. Pełny załadunek. No ale chyba trzeba będzie dać gościowi w czambo, co? Tak mi się coś wydaje, no bo przecież on mnie tutaj znajdzie za chwileczkę, a ja w garniaku jeszcze jestem. Dadzą mu w kredens? Dobra, ja też tam mam teraz iść? Okay, Tom, looks like it's on you.
Get into the warehouse and find a cigar crate that's hiding the diamonds. Okay. They keep records on everything here. Gdybym ja wiedział, gdzie mam iść, na litość boską. Bohemia. Słuchałem taki zespół muzyczny Bohemia. Aha, czyli już sobie jestem tutaj zeskoczony z paki. No i jestem nie tylko zeskoczony, ale też jestem zaskoczony, że to już, że to tak, że tak. Mam tu w ogóle jakąś broń? Co? Tylko ten cholerny rewolwer. Nie lubię tych bębenkowych. Bo ma tylko 6 kul w magazynku, czyli w bębenku się znaczy. Dobra, tam jakiś chłop chodzi. Strzały wywołają alarm, czyli ja nie mogę strzelać. Dobra, schowaj to, Tommy. Ewentualnie będziemy po ryju prać, no i tyle. Panie kochany. Przechodzimy na ten. Na pięści. Czyli ten chłop tam nie może mnie zobaczyć. Jakoś się muszę prześlizgnąć. Ale jak to zrobić, kuźwa? Easy. Ja nie wiem, czy ja w ogóle w dobrym kierunku idę. Kurde, no mam nadzieję, że tak. Są tutaj markery, no to se idę tak jak markery pokazują, nie? O kurde, do tamtego budynku się muszę dostać. Ja pierdzielę, tutaj wszędzie pełno człowieków jest. Tam kolejny. Na moje szczęście mam czarny garnitur, a tu jest ciemno. Więc muszę wskakiwać w te strefy nieoświetlone. A tu jak na złość jeszcze jakieś jełopy są. Kurwa dziot. No i co się gapisz tutaj w tą stronę? Wypierdalaj. No szkurna, no to nie będzie takie hope siupe. Tu. Tu. No jak najbardziej muszę unikać świateł, tak? Czekajcie, bo tam jakiś chłop chodzi. Stoi tam. Patrzy się w moją stronę? Nie. Z latarkami też chodzą. Ja pierdzielę. Dobra, za tą ciężarówkę. Może się uda. O kurde, tutaj jakiś jełop stoi. Kurwa mać. On idzie w moją stronę? No nie! Ja pierdzielę. Jaki chłop? Jak tutaj jest w... Ja pierdzielę. Ja muszę szybko coś zrobić. Jakimś cudem się udało. Zbiję go. Patrzcie. Najman, patrz i ucz się. Patrz, chłopie. Widziałeś to? I to był szybki szpil. Ciachu, ciachu. Widzieliście? Normalnie mam czarny pas w naciskaniu na myszkę. Przeczytaj notatkę. Notatka z przeszukania celnego. Howie, zabrałem z magazynu skrzynkę z cygarami. Mam przeczucie, że niektóre z tych pudeł z Kamerunu, które zatrzymaliśmy po przybyciu Bohemii, mogą skrywać to, czego szukamy. Jak dotrzesz na miejsce, idź do magazynu i sprawdź resztę skrzyń. Widzimy się rano. See you later. Bye. No... Spierdalaj. Ja tu jestem pierwszy, ja to zajmam pierwszy. Czyli w mojej drodze, no to wygląda na to, że my nie jesteśmy pierwsi, którzy wiemy o tych skrzynkach. O kur. I tam u góry chłop jeszcze na balkonie. A jak na złość, ja tam muszę iść. No to mamy konkurencję. Nie tylko my wiemy o tym, co tutaj jest w tych skrzynkach. No, to proszę Państwa, trzeba działać szybko, bo nim przyjdzie poranek, nim kurczy razy zapieje, to tutaj do tego czasu, no... No dużo się dzieje, no. Uwaga. Dobra. Chłop poszedł tam, a czy ja mogę pójść tędy? Jest, mogę. Gdzie ja się tu dostanę teraz?
Co to jest? Świerszczyk. No teraz mi świerszczyki nie są potrzebne, proszę państwa. Nie są. Ja potrzebuję pudełka teraz. Zbieram pudełka. Gry komputerowe w wersji pudełkowej zbieram. A nie ten. Świerszczyki, proszę państwa. Nie chcę takich rzeczy. Dobra, powolutku, po cichutku. Gościu patroluje, on chodzi tu i z powrotem, nie? Dobra, za te skrzynki. A jak ja bym go tak po cichutku znokautował? Dwa szybkie, jeden skomplikowany i chłop połamany, nie? No nie wiem, no tak mi się wydaje. Spięty z kolana i chłop będzie spał do rana. A jak mu dam z kolana i spięty, to będzie spał do renty. Ja pierdzielę, chłop chodzi tam a z powrotem. Co, on ma ADHD czy co? Podobno niepotwierdzone. Dobra, tutaj sobie teraz. Ciach. Pełna czajana. Skrzynki są w magazynie. No easy, tak? Idę tam przecież. No on też tam idzie niestety. Kuźwa, mam tam pytajnik. Widzicie ten marker z pytajnikiem? No na pewno tam czegoś chłop pilnował. Dobra, on tutaj ma taką ścieżkę, że po prostu... Ach, za drzwiami mu się schowam. I tu go znokautuję, jak on sobie wejdzie. Tak właśnie zrobię. Poczekam. On tutaj wejdzie i ja mu tutaj dam dwa szybkie i jeden skomplikowany. Poleci seria byków zaraz. Przecież nie będę go nokautował tam na tym balkonie, nie? On tutaj teraz wejdzie. Chodź tutaj, chodź tutaj, chodź do pana, pan cię kopnie. Chodź do pana. Kitty, kitty, kitty. No, on tam dalej stoi. Cio, idzie. I patrzcie teraz na to. Dub mu! Widzieliście? Tak się to robi. I przy okazji zgarnę se strzelbę. Come on, strzelbę? Co tutaj takiego ciekawego? Przeczytaj notatkę. Lista ładunków. Empire Bay Dream. Room. Magazyn A1. Co mnie to gówno obchodzi teraz? Co? No. Skrzynki są w magazynie. Aha, no to faktycznie jednak mi obchodzi, bo teraz wiem, gdzie co jest. Dobra, bierz... Nie to! Ja chcę strzelbę podnieść do jasnej niepodległej. Dlaczego ja nie mogę podnieść strzelby? No patrzcie, notatka mi wyskakuje. No ja pierdzielę, ale jak ja chcę strzelbę wziąć, czemu jej nie mogę zabrać? No co, se tutaj tak będzie leżeć bezpańsko w tej chwili? Dlaczego ja nie mogę wziąć strzelby? No to jest... Nie po sprawiedliwości to jest tak trochę. Co to jest? Ciekawego. Kolejne listy miłosne. Dobra, coś tam posprawdzałem. No ale to... To jest właściwie takie keke. Co to jest? Rozkazy od FBI. Pilne. Dowiedzieliśmy się o... Nieznanej, bardzo cennej kontrabandzie, znajdującej się obecnie w depozycie celnym w Lost Heaven. Kluczowe jest natychmiastowe przeszukanie wszystkich zatrzymanych towarów. Czasu jest bardzo niewiele. Niezależnie... Nieznalezienie nielegalnego importu może spowodować fiasko szeregu śledztw w Empire Bay. No tak, no, to oni przechwycili ten towar i po prostu, no, trzeba im to zadupcyć, no. Trzeba okraść złodziejów. Czy mi się to uda? Nie wiem. Zrobię wszystko, żeby tak się właśnie stało. Ja prawdopodobnie będę musiał się po prostu cofnąć z powrotem do tamtych tych, bo tutaj już pewnie nic więcej nie znajdę, ale przeczeszę teren. Co ja mówiłem, że to nie jest gra eksploracyjna? Jest jednak. Tak troszeczkę. No szkurnia, tutaj co to? Jakieś karty papierosowe. Co mnie to teraz gówno obchodzi? Ja mam bardziej cenniejsze priorytety. Teraz pytanie. Tutaj jakiegoś chłopa na dole widzę. I za skrzynki. Kurnia. To trochę skomplikowane. Jak ja mam się stąd wydostać? Inną drogą. Nie ma cholera innej drogi.
Serio? Nie wiem, ile tam jest tych chłopów. Muszę po prostu wyjść tędy, dołem. No bo jak inaczej? Jak ten cień tak dziwnie za nim idzie. Zresztą ten cień to taki jakiś, kurde, bardzo dziwny jest. Kurczę, piórko. No nie mogę teraz tego zjebać. Dwóch chłopów tutaj mam co najmniej. No dobra, mam nadzieję, że mnie nie zauważą. Tausen. Serio? Więcej ich tutaj mama nie miała? Na nocnej zmianie się śpi, proszę państwa. Co za paciuloki. Nie wiedzą, że na nocnej zmianie się śpi? I na pięterko. Kuźwa, nie wiem, czy ja idę dobrze. Skąd mi wiedzieć? Na czuja. Bingo. Kurwa. Wystraszył mnie ten paciulok. Oj, to będzie długa noc. Długa noc. Cicha noc. To mi Angelo się skrado. Informacja o zatrzymaniu cygar. Statek, pojazd, te bohemia, statek, ten taki se, co był. Ładunek, cygara i wyroby tytoniowe. Poprzedni port docelowy. A co mnie tylko gówno obchodzi, te papierologia i papierologia. Urzędasy i ich te, faraberie. Nie interesuje mnie to teraz. Easy. O kurna. Ja pierdzielę. Chyba będę miał przejeba. Strzały wywołają alarm. Skrzynki są w sektorze D2. Skąd ja mam wiedzieć, gdzie jest D2? Ja nawet nie wiem, gdzie jest C4. Chociaż C4 by mi się tutaj przydało. Oj, przydałoby mi się. Kur... Ja pierdzielę. Nie podoba mi się to. Gdzie jest te cholerne D2? D2, D2, D2. D2 jest... Gdzie ja jestem? You here? Gdzie jest you here? Gdzie ja kurna jestem teraz? Widzę, że tam jest D2. Ale gdzie ja jestem teraz? Czemu tutaj nie ma you here? No szkurna! Ja się pytam. No cóż, trudno. Żeby tamten paciulok chciał teraz prze... Jest C1. Dobra, wiem, gdzie jestem. Jestem tutaj. Znaczy, no... Widzicie, gdzie jest C1? Ja jestem koło C1. Czyli do D2 mam iść tam. Okej. Okay. Mam plana se. Kurwa mać, no. Widzicie? Po przekątne chodzą, no. Jak ten przejdzie tu, to tamten przejdzie tam. Muszę jakoś po prostu ich... Teraz, jak oni będą mieli zmianę... O. Kurde bele. Najgorsze jest to, że on się patrzy w moją stronę. Jaki chłop. Kurwa. No nie mogę tak działać, no. Ale mogę za to działać tak. Dup. Plan się udał. Trzeba po prostu tylko być cierpliwym. I dlaczego? Zabierz karabin. Teraz mogę. To dlaczego tam tego nie mogłem? Dlaczego tak nie po sprawiedliwości to mnie tam tak potraktowali? No z tym to powinno teraz być już lekko. Tak se myślę, no ale wiadomo, wroga nie wolno lekceważyć, nie? I cyk, za osłonę. Dobra, jak on sobie przejdzie tam, to ja sobie obejdę ten filar i te skrzynki dookoła i zrobię mu akukaracza. Chociaż tam mam jeszcze jednego chłopa, co tak na prosto spaceruje. I cyk, akuku. Lulajże strażniku. No dobra. Chłop się tutaj patrzy, ale czy teraz przyjdzie tutaj? Może zauważyć zwłoki. Na wszelki wypadek obejdę sobie ten filar. Jaki ślepy gnój. Zginie za to. Normalnie zabiję go na śmierć.
Wy myślicie, że co ja się będę z nim cackał? To źle myślicie. Patrzcie, co ja mu teraz zrobię. Sipuku. No, jaki ślepy chłop. Może chłop w szoku jest? No, teraz to już na pewno. Dobra, idę pozbierać naboje, bo tutaj do tej strzelby to troszeczkę malutko mam. Więc pozbieram amunicję. Wszystko się może przydać, gdy głowa pełna marzeń. Nie, ja przepraszam bardzo. Ja wam mówiłem, że mam dzisiaj bardzo dobrego humora. Miałem dzisiaj naprawdę dobry dzień, nie? No i ja po prostu, mi wali w dekiel po prostu. No musicie tego mieć świadomość, bijając na mój kanał. Musicie mieć świadomość tego, że mi wali w dekiel. No, no i koniec i kropka. Ja sobie będę śpiewał tutaj. Ja zaraz te kolorowanki jeszcze wyciągnę. I będę tutaj kolorował. Samochodziki. Masakra. Dobra, teraz muszę zejść na dół. Do cholernego D2. Dlaczego tu nie ma D2? Tu jest D1. No to gdzie jest D2? D1, C1. Co jeszcze mi tutaj wymyślą? Kuźwa, całe abecadło za chwilkę przejdę. Cały alfabet Morsa tutaj za chwileczkę wystukam. Dobra. No w tamtą stronę to chyba raczej nie. Chociaż chwilka. Mam ten marker, że skrzynki są w sektorze D2. Ale jak tutaj jest D1... A tam było C... Nie, tutaj jest C1. Ja pierdzielę, ja też jestem ślepy. I za te skrzynki. Trzymajcie za mnie kciuki, chłopcy i dziewczynki. Spokojnie mi tu. Spokojnie, easy. Dup te lampy! Jaki chłop! Chowa... Jaki normalnie łoś! Co ja żem narobił? I czerwony kropek mi na mapę teraz wyskoczył. Nie no, chłop lampy poczaskał. To się nazywa dyskrecja na najwyższym poziomie. Chłop lampy zlamił. Nie no, ludzie kochani. I co, ja będę tutaj teraz tłukł się? I skrzynki otwierał łomem? No to dlaczego jak tutaj nic nie ma, to mnie tutaj przysłali? No dobra, rozumiem, że... diamenty będą w ostatniej skrzyni, nie? Tak zazwyczaj jest. Nie wkurwiaj mnie, Tommy. Tutaj też nic nie ma. I założę się, że tam też nic nie będzie. Easy. Uwaga. Jeszcze jedna lampa. Weź ją poczaskaj, chłopie. Na chuj ona tam stoi. Dobra, następna. Kurde. Tutaj też pewnie nic nie będzie. Tomek, no... No kurwa, no proszę cię. Dobra, idziemy do następnej. I tutaj pewnie też nic nie będzie. No. Mam to. Dobra, wynosimy się stąd. Za drzwiami stoją moi. Z tego, co widzę po markerach. Ale czy tak będzie? Chłopcy, mamy to, spierdalamy. Dobra, diamenty już są. Teraz tylko te... Cygara trzeba zabrać i spadamy stąd. Niech zgadnę, ktoś nas namierzy. To tak za cicha noc, za spokojna noc. To się tak na pewno nie skończy. To na pewno będzie za chwilkę jakieś Fame MMA albo coś w tym stylu. Musi być tutaj jakaś siara. Nie, coś to za gładko poszło. No, jak se tak GPS-a zamontuje, te z lat 30. to były jeszcze takie, co do jeziora prowadziły. O, no właśnie, to ja właśnie o tym mówiłem, że się chłopy zorientowały, że... Dup tą bramkę, nie będę się tu pierdolił z nimi. Będą nas gonić? O kurde, ja nie mogę tutaj ciężarówki zlamić. Ja pierdziele, jak to jedzie? To właściwie nie jedzie. Zabieramy się z widoku. Aha, i przede mną są samochody. No, kuźwa hulajnoga elektryczna jest szybsza. Nie, zwykła hulajnoga jest szybsza od tego ciężarówki. Noż kurde. Nie było wtedy hybrydowych jakichś czy co? Czekajcie, no ja tam mam pod kierownicą turbo odpierdalacz. Jak zaraz nacisnę, to wy zaraz zobaczycie. I dół w ten hydrant. A co ja się tam będę pierdzielił w tańcu? Gdzie mam jechać? O, tam, ale tam są, widzę, patrole piesze.
O kurde, przede mną! Nie, po mojej lewej! Ja pierdzielę! Dobra, jakie ta ciężarówka ma hamulce? Nie, wróć! Ona nie ma hamulców! Gdzie mam teraz biedny jechać? Kuźwa... Co ja jestem na lodowisku? Jak ja bym gdzieś wjechał i się im schował po prostu? Jak ja sobie na przykład tutaj wjadę? Zajadą mi drogę! Wypierdalać! Macie! Większy może więcej! Oni o tym nie wiedzą? Jak ja zaraz przy dupce tego na czołowego wezmę, patrzcie, na czołowego wezmę, patrzcie, dup go! A tego strącę, patrzcie! Patrzcie, co ja mu teraz zrobię! I ja pierdzielę, to się nie uda! Nie ściągaj policji do miejsca roboty. No teraz mi to piszą. Nie mam gdzie jechać, koniec pieprzonej drogi! I ja cię krew, i policja cywili przejechała! Jakie to są paciuloki z tych policjantów? To nie są policjanci, to są mordercy! Zresztą, no, ci dzisiejsi, no, to też im niewiele brakuje do tego. Biją biedne kobiety niewinne. Dobra, come on, bio Baśka. Ja nie zgubię tego ogona. Mam przechlapane, ten ciężarówek nie potrafi szybciej jechać. Już stamina mi zgasła. Ciężarówka została zniszczona. Dobra, wczytaj ostatni punkt kontrolny. No to chyba jak tą ciężarówką będę już jechał, nie? No, to będzie ciężko uciec tą ciężarówką. W sumie sam element chyba ucieczki jest najgorszy w tym całym zadaniu. I to ma być niby czysty relaks. No nie wiem. Słuchajcie, tutaj nawet długie godziny, tysiące godzin w nie! Tysiące godzin w ETS-ie nie pomogły. Patrzcie, nie mogę staranować tych pieprzonych rogatków. Nie, to jest niemożliwe. Nie, come on. Nie! Jaki chłop. Na pełnej kicie trzeba tam przydupcyć w to. Ja pierdziele. Dobra, do 10 razy sztuka. Ja tutaj będę... Nie, no to kurde, w magazynie poszło mi jak spłatka, a tutaj z tą ciężarówką. Jak powiedziałem, nie, tysiące godzin w ETS-ie, no, nie dają tutaj skutku. Dobra, rozjadę go teraz jak... Kurnia, wtedy pojechałem w lewo, teraz pojadę w prawo. No nie wiem, no musi tutaj być gdzieś jakaś cholerna droga ucieczki, nie? Dobra, ucieknę z tej czerwonej strefy. W dupie mam to, że tam są radiowozy. Przebiję się przez tą blokadę. Przebiję się przez nią. Byleby tylko wyjechać z pieprzonej czerwonej strefy. Uwaga, trzymajcie się. Dup, przebiłem się przez nich. Ja! Brama! Nie! Nein! Scheiße! To nie, no gra ze mną zagrała teraz nie fair. Ja się tutaj cieszyłem, że przebiłem blokadę, a tam brama zamknięta. Nie! No to był cios poniżej pasa. To nie, no chłopcy z Kangaroo 13 by teraz wkurwili i to dosłownie. Ma, a chłop taki ucieszony, że przebije się przez blokadę i pojedzie, nie? Nie, no zamknięta pieprzona brama, no kurde, no ludzie kochani. Nie, no to nie może być prawda, nie? To nie może być prawda. To niemożliwością przecież jest. Dobra, powtórzmy to jeszcze raz. To jest niemożliwością. Kurde. Ten ciul z tą strzelbą, który tutaj stoi przy tej bramie, on ma naprawdę mocne pole rażenia. Zobaczcie sobie na dzień dobry, ile on mi uszkodził te ciężarówki, nie? Dobra, pojedziemy tutaj. Nie no, coś muszę wymyśleć, no. To na pewno nie będzie łatwa misja, ona nie może być łatwa. Nie na tym levelu, nie teraz. No, spierdalaj z drogi, chłopie. Stoi jak widły w gnoju, no. No na pewno nie będzie łatwo, no. To nie jest już taki etap, że wiecie, że oni się tak łatwo po prostu poddadzą, nie? Ja tutaj muszę być kuźwa jak Tommy Lee Jones ściganym, no. Taka jest prawda. Tu pojedziemy. Skąd ja mam wiedzieć, czy to jest dobra droga? Nie wiem. Jadę tam, bo tam nikogo nie ma.
Tak se mówiłem przez chwileczkę. Dobra, oni pojechali, oni są po mojej, a ja pojadę tutaj. Oni byli po mojej lewej, ja w prawo. Dobra, szukajmy wszelakich dróg. Ominęliśmy ten... no, zaporę policyjną. Dobra, ciś chłopie, ciś. Rozumiem, że te czerwone przerywane to jest sugerowane. Nie wiem jak to mam interpretować, ale mam to w dupie teraz, jadę po prostu przed siebie. Kurde, czekajcie, no na razie ich tutaj nie widzę. Fuck! Cholera! Faktycznie te czerwone przerywane to ewentualna droga ucieczki. No way. Dobra, pojedziemy tą czerwoną drogą. A jak to będzie zasadzka, jak to będzie pułapka, to ja znajdę tych chłopaków z hangaru 13. I uwierzcie mi, że normalnie ja wiem, gdzie oni mają okna, nie? Coś tam widzę przede mną. Ta moja ciężarówka tu już piszczy, ona skrzeczy. Ona woła help me. No jadę tą czerwoną przerywaną. No mam nadzieję, no oni mnie szukają na dzielni. Jejku, żeby to była ta droga, no. Nie wiem, czy to jest sugerowana, no, ale cóż ja mam tutaj do roboty innego, no. Jadę tą drogą, no, bo co mam innego do roboty. Kuźwa! Ja pierdzielę! I dup w ten słup! Jedź tą ciężarówką, bo cię namierzą! Jedź! Jedź! Ciś! Fuck! Ta ciężarówka nie ma w ogóle żadnego rozbiegu. Ja pierdzielę. Dobra, teraz. To jest to... Ja pierdziu. To będzie długa noc. Dobra, skręcę sobie teraz tutaj. Przede mną posterunek, znaczy ten posterunek, no nie posterunek, tylko radiowóz. Ale on pojechał. Ja pierdzielę. Trzymajcie za mnie kciuki, to się musi kuźwa udać tutaj teraz. Spierdalamy. Czy ta droga nigdy się nie skończy? Jeszcze moment i będę poza czerwoną strefą. Jak to się uda, to ja normalnie napiję się kawy. To się musi udać. Please, 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 please. Please. Jestem poza czerwoną strefą. To co do diabła? Przejadę tamtędy. Tyłem przejadę. I pojadę na tą czerwoną przerywaną. Jest, udało się. Jak sobie obiecałem, kawy się napiję. Ja pierdzielę. Och, Jezusie słodki, no przecież ucieczka tą ciężarówką, która prawie w ogóle nie ma przyspieszenia, była 10 razy gorszym wyzwaniem niż wojarze po tym magazynie, nie? Ja pierdzielę. Słuchajcie, zaprawdę powiadam wam, musicie mieć tysiące godzin w ETS-ie, żeby to przejść. I też nie za pierwszym razem. Tak, ja mam garniak, a oni nie. Aż mi się oczy spociły. Ja pierdzielę, jedź do magazynu Saliego. Jeszcze bym teraz z chłopem na czołowe poszedł. Nie no. No powiem wam, że no gra jest taka w niektórych momentach, że mnie zaskakuje. Przyznam się szczerze, że jej nie doceniłem, bo te wszystkie pierwsze misje były bardzo łatwe, nie? No ale od kiedy miałem wątek, że musiałem napierdalać do wieżyczki z wozu pancernego, no to od tamtej pory wszystko się zmieniło, nie? Od tamtej pory wszystko się zmieniło, gra skoczyła na wyższy level. I już z momentem właśnie tej ucieczki z tej farmy, to już od tamtej pory zaczęło się troszeczkę pod górkę. No ale cóż, nie narzekam, bo tego wymagam od gier komputerowych, wszak nie możemy w tych grach się nudzić. Tutaj musi się coś dziać, to jest w końcu mafia. Tutaj się musi krew po ścianach lać. Tutaj musicie rzucić, niezależnie od tego, o ile jesteście bardziej
przyzwoici ode mnie i nie klniecie, to jednak w takich grach musicie sobie przekląć. I te moje siarczyste słowa czasami tutaj dodają i podkreślają charakter tych gier, że tutaj emocje biorą taką górę, że chociażbyś miał nerwy ze stali, to musisz chociaż raz się unieść pod wpływem tych emocji. Natomiast te emocje zaraz opadają, gdy człowiek popatrzy na piękno tego miasta nie tylko za dnia, ale i nocą. Te wszystkie neony, te wszystkie takie odbijające się kałuże, światła odbijające się w tych kałużach i te całe to otoczenie, to wszystko naprawdę pięknie wygląda. Gra jest przepiękna, no tego jej zabrać nie można, no ale Mafia jest jak... tylko żeby się teraz na mnie, kurde, wiecie, nie? Ktoś nie obraził, nie? Ale Mafia jest jak kobieta, jest piękna, tylko z tym, że nie ma wszystkich funkcji, jak jakby chciał mieć facet, nie? No właśnie. Na przykład otwórz piwo zębami. No niestety ta gra wam tego nie zrobi. No i to jest właśnie to. Ale sama gra jest naprawdę piękna, beautiful. No to zdecydowanie trzeba jej oddać. W radiu coś tam gadają. Ja z angielskiego jestem noga, jestem samoukiem, więc tam rozumiem co trzecie, co piąte słówko. Ale z tego co wiem, to oni od czasu do czasu mówią o tym, co się wydarzyło na dzielni, nie? I na pewno będą o nas mówić w tym radiu. Na pewno, na bank. A ja tutaj w poślizg, kurde, ale tą ciężarówką nawet dało się driftować. Ona nie miała rozbiegu, sami widzieliście, jak to strasznie powoli ruszało, nie? Ale kurde, drifty szło robić tą ciężarówką. To jest właśnie niesamowite po prostu. Dobra, udało się, panowie. Panie i panewki, udało się. Hej, Poli, jesteś cały? On będzie pewnie ranny. Albo będzie najebany. Drzazgę se wbił. Ja cię proszę. Co, nie ma diamentów? O, bonus do ładunku. Skąd to wie? Co ma kuźwa, rentgen w oczach? Zamiast diamentów mamy prochy? To mi no dajże chłopakowi szansę, nie? Ja nadstawiałem karku! Wyście kurwa siedzieli w ciężarówce! Będę się tam musiał wrócić? Bo już nie pamiętam linii fabularnej. Zmowa milczenia? Oh, doesn't look too bad. Might have lost a few cigars, but otherwise the merchandise should be okay, boss. Besides, ain't diamonds supposed to be the hardest thing around? Outside of my cock, maybe. Bravo, boys, bravo. Ten kiepski żart na temat penisa. You want us to unload the crates into the warehouse? No, you can take a powder. These morons are gonna take it from here. You sure? What I say? Ale nie krzyż na niego. Chłopkarku nastawiał. Sam, give me a lift back to the bar. Sure, boss. Guys coming? Now we'll take the train. Pojedziemy pociągiem, ale dowczapny. Może tramwajem, kuźwa. Może tramwaje jeżdżą tutaj na ziemię, a nad ziemię jeżdżą właśnie pociągi. No i co, cały misterny plan w pizdu. We got busted with all that smack, we would have died in prison. Yeah, but what are you gonna do? I already told you. The bank. Yeah. I don't care what Sam says. Nie bądź głupi, Poli. Nie bądź głupi. How much you figure? You want in? We're just talking. I knew I could count on you, pal. Tomek, ty też nie bądź głupi. Chociaż znam kilku Tomków i tylko trzech jest ogarniętych. Także no cholera wie co tutaj będzie ze mną. Idź z Polim na stację kolejową. Nie, bo on będzie chciał mnie tutaj przekabacić na swoje. Proszę nie gadać o banku.
Can't do it alone. Maybe. I'm not moving Black Tar for the Don. Especially if he's not cutting us in. And I don't know. I just never want to be in that street again. Tomek, nie podoba mi się taki ton rozmowy. No dobra, no rozumiem wyrzuty sumienia i tak dalej, We'll see. I'm not signing up for the job until I see what's what. If I get pinched, Sarah's done with me. Czyżbyśmy pojechali pociągiem? Serio? Willy? Myślałem, że on sobie jaja robi. Przyjąłem to jako żart, że pojedziemy pociągiem. I je. Wygląda na to, że pojedziemy. Chociaż raz. Popatrzcie, co za amenda z tego poligo. Będzie mnie tutaj normalnie kompost mózgu robić. Bez biletów, w pizdu jadą. No. Rocznie niewidoczny mają. Who's gonna marry me? Patrzcie, na uczuć mnie teraz bierze. But we do this, I get enough scratch to finally get out. Who knows? You're not built for the domestic life, Bobby. No właśnie. Przecież nawet ci nie stanie, chłopie. Put a bullet in your brain out of boredom. No właśnie. Christ. I'm ready to punch my ticket right now. Co się, kuźwa, nagle w nim co obudziło? Życie w rodzinie? Nagle chce być ojcem? Rachunek sumienia sobie robi, chłop. Gdzie jest ten Poli, którego ja znam? Teraz taka cipeczka się z niego zrobiła. Aczkolwiek życiowa. Życiowa. Chłop myśli o swojej przyszłości, żeby potomka na tym świecie zostawić, która kobieta na niego spojrzy. O? Dojrzale się tutaj robi. Chędożyć mu się chce. Tak naprawdę. Weźmie kasę i pójdzie na dzieweczki. Sure. But if we're doing this, we're waiting till things calm down. To mi gadasz, jakby cię przekonał. You're already hooked. Poli. Maybe. Tomek. Ten ma błysk w oku, a tamten, ja znam te spojrzenie. Nie, coś mi się wydaje, że to się dobrze nie skończy. Okej, dobra, bierzemy sobie kolejnego rozdziała, Co, już 57 minut? No i ten czas tak szybko biegnie, no dlaczego? No to... Praca po godzinach. No sam tytuł mówi, że coś tutaj się kroi. No, praca po godzinach, no to już się można domyśleć, o co chodzi, nie? No poza plecami Dona, sali tego. No, Rego. Dobra. Obczajamy bank. Nie podoba mi się to. What if it all goes to hell? I'm not fucking around, Tom. You hear gunshots down at the vault? Don't come up. It's the money. Nie podoba mi się ten plan. Ten plan to właściwie brak planu. Jakie on ma wągry na nosie. Nie, Tomek. Nie. Ja jebie. Tak po prostu. Get the fuck down! Not you, ladies. Stay where we can see your pretty faces. Anybody move, I'll pop 'em. To jest najgłupszy plan, jakikolwiek widziałem w jakiejkolwiek grze.
Jakby się to zaczęło tak jak w GTA 6, znaczy 5, to okej. Okay. Dobra, rusz się, ktoś... Idź po kierownika. No dobra. Jest jakaś winda w ogóle. Tu są schody. I oto dupca. I oto dupca. Ja się na to nie pisał przecież. Na podłogę, kobieto. No oczywiście, podczas napadu na bank musimy przecież szukać znajdziek. No przecież kurde, no co to za grabę znajdziek? No znajdźki muszą być, ja muszę przecież gazetki sobie pozbierać, świerszczyki. No co za jełb tu wymyślił, żeby w grach tego typu dawać te znajdźki. Puk, puk. Czy mieszka tutaj Agnieszka? Chodź, otworzysz safe. W tej chwili, now. Biegiem marsz. It's making me feel rich, and the little guy gets to walk away if he doesn't do anything stupid. When I get nervous, my trigger finger gets shaky. Proszę otworzyć to, co jest zamknięte. Idź, chłopie, bo będę strzelał. Słuchaj, Tomka, bo nie ręczę za siebie. Już mnie normalnie myszka swędzi, powiem ci. Znaczy się, w sensie, ja nie mam myszki. Chodzi o to, że... No, że... To, żem teraz wpadł. Jak to teraz ludziom wytłumaczyć, że ja nie mam myszki? Ja mam coś innego, ja mam... A co ja wam będę tłumaczył teraz? W ogóle kto się pytał o takie rzeczy? No idź, chłopie. Ostatnie ostrzeżenie. Inaczej solą w żyć. No, to mi tutaj też jedzie grubo. Na rodzinę mu już wjechał teraz. No, uwaga, uwaga. Bo jak Cass już wjechał Najmanowi na rodzinę, to się to skończyło wjazdem w nogi. Kornia. Już sobie to wyobrażam, jak ten kierownik wjeżdża mi w nogi, nie? Ja pierdzielę! Ja bym się tu chyba zesrał ze śmiechu. Okej, idź, chłopie. A tu jeszcze mamy strażnika. Mam nadzieję, że nie będzie mi fikał. A jednak. Ja pierdzielę. No to trochę się pojebało, powiem wam szczerze. Yeah! Widzieliście, jak chłop poleciał jak szmata. Jakby to była armata, a nie strzelba. Kuźwa, to ja mam taką strzelbę? No chodźcie, chłopaki. Gdzie on jest? Oflankować mnie chcą. Na! Lygać mi tam. Dobra, gdzie jest ten paciulok? Przeładuj, chłopie, bo masz tylko jeden pocisk w tym. Potem będziesz kwiczął. A, i tutaj na szczęście jest ta amunicja. Co znowu? Kolejne karty. Dajcie, że spokój z tymi znajdźkami w tej grze. Daliby sobie spokój z tymi znajdźkami. Naprawdę. Serio mówię. Nie żartuję. Dobra, coś tutaj jeszcze mogę znaleźć? Zamień rewolwer na... A ile tam mam? Tam mam 12... Ale na... Dobrze, bo nie mam tego. Nie mam bębenkowy, a ja bardzo nie lubię tych bębenkowych. Tutaj jest ten paciulok. Będziesz żył, jak będziesz cicho. A jak będziesz coś jeszcze gadał, to będziesz kwiczał zaraz. No tylko trzech chłopa tutaj na nocnej zmianie? Jaja se ze mnie robią, czy co? Ta muzyka. Coż to kurwicy idzie dostać. Spokojnie. I ja sam otwieram taki skarbiec jednym kluczykiem od szafy mojej babci. Ja pierdzielę, przecież to nie uniosę sam tego wszystkiego. Ja tutaj pomoc potrzebuję. Coś mi się wydaje, że tutaj pewnie coś się zaraz posra. No przecież to jest poli. A poli zawsze coś spierdoli. No i co teraz? Ja jeszcze wolniej sobie idź, chłopie. Którędy ja mam wyjść?
Czemu ja nie mam tutaj mapki żadnej teraz? Dobra, napierdalają z Thompsona. To się nie skończy dobrze. Tu jest wojna, ludzie. Pieprzone Westerplatte. Oflankować nas chcą. Kuźwa. No dzieje się. Odstrzeliłem mu nogę. Ja nie mogę. Nogę odstrzeliłem mu. Jeden w tej klatce siedzi. Na! Żryj ołów. Dobra, biorę Thompsona. Jeszcze tutaj kolejna brygada jełopów przyleciała. Wychyl kaczy łeb. Jaki głupi! Jaki tyś jest głupi! Dobra, dawajcie mi Thompsona. Na! Yes! Tylko jeszcze amunicję muszę tutaj nazbierać. Co za mało amunicji tutaj mam? Ilu oni tutaj przyjechali? W pięciu chłopa? Na napad na bank? Posrało? Tej policji tu jest za mało. No, żebym tylko tego nie wykrakał. No i chłop wykrakał. Odstrzeliłem mu pępek. Co on to kurwa Robocop jest? Przeładuj szybciej, no. Dostał. 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 Ja dostałem. On dostał. Kuźwa. No, robi się gorąco. Chyba potrzebuję troszeczkę tego. Dajcie mi jakąś apteczkę, no. No nie gadajcie, że ja niepotrzebnie z nimi się strzelałem tutaj. Że tutaj tyłem ja wyjadę. Serio? Nie zabezpieczyli tyłu? No szybko spierdalamy stąd. No wsiadaj z tym workiem, chopie, bo ci nakopia do życi za ro. No wsiadaj, paciuloku! Co za chłop? Spierdalać, panowie. Je, co tutaj się dzieje? Ludzie, znowu ucieczki, znowu pościgi. Ludzie, to jest wojna, no. Ale przynajmniej mam szybszy samochód. Popatrzcie, ile ich tu jest. No wywołałem gliny z lasu. Ja pierdziele. Dobra, kitaj do przodu. Mam szybki kar. Chcieli wysiadać Freda? Ale to Fred wysiada ich. Nie! Głupia ciężarówka! Nie! Chciałem tutaj na schody wjechać. Głupi ciężarówek mi się musiał tutaj napatoczyć. Nie! Dobra, uciekamy. Na nogach, szybko! Wracaj do samochodu. Nie! Szajse! Co za głupia ciężarówka! Musiała mi akurat przeciąć głupią drogę! Nie! Nie! Nein! Mam pomysł. Wsiadamy do tego. Zmieniamy auto. Szybko, Poli. Bierzemy ten. Szybko, szybko. Hej, przecież to radiowóz. No to co z tego? Nie, no masakra. Gdyby nie wyjechała ta ciężarówka mi prostopadle, to by się to udało. Ja lubię ciężarówki, ale ta mnie wkurwiła. No szkurde. Głupi ciężarówek, to się nazywa znaleźć się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. Kitaj do przodu, teraz może być trudniej. No kapsy, spadajcie! Z drogi kapsy! Dobra, zapierdalamy. Titit, mówię, titit! Czemu tu nie ma titka? Ja se tędy pojadę, nie pojadę sobie drogą sugerowaną. Okej.
Mam nadzieję ich zgubić. Tam dwa radiowozy powinny się teraz jechać. Spadaj mi, głupi reklamu jeżdżący billboardzie, ty. I tutaj zrobię coś takiego teraz. O, zawsze chciałem tak zrobić. Ciach, 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 ciach. Patrzcie, widzieliście to? Jak pięknie. I zaraz ich tutaj wysiudam. A masz, ty gnojku. Patrz, i je, widzieliście? Jak pięknie ich wysiudałem? Ale to jeszcze nie wszystko. Pod prąd. Tak jest, żeby oni się tutaj poczeskali o inne samochody. I teraz w przeciwnym kierunku. Jazda, jazda. Widzieliście? I oni teraz dużo czasu stracą na zawrócenie. A ja ich mogę teraz odjechać. Z drogi! Nie pojadą tutaj za mną. Spierdalaj mi z tego chodnika. Co za głupi ludzie chodzą po chodnikach. Kto to widział? Uwaga, bo tam jest patrol. Cholera. Zawracamy. Patrol przede mną. Patrol za mną. Wszędzie pieprzony patrol. Cholera. Na most. Come on. Come on, come on, come on. Więcej ich mama nie miała. Co oni nie mają co robić? Do domu! Policjant na motocyklu. Bygo szlak. Mam nadzieję, że wpadł pod ten samochód. Głupi Citroen! Uwaga! Teraz będzie kilka szlaczków. Teraz tu. Tak, przyhamowałem ich troszeczkę. Teraz tu. Spierdalać mi z tych chodników, ludzie! Nie macie gdzie chodzić! Na sklepy, już! Do supermarketów! Czemu oni nie bawią się smartfonami w tym momencie? Czemu nie siedzą przy komputerach albo coś? Prawie, że się udało. Prawie. Cholera, po mojej prawej! Szlak! Dobra, za tym tramwajem. Dasz radę, chłopie. Fioletowy, spróbuj mnie wyjechać. To jak wyjdę, to dostaniesz pierdol. Dobra, udało się. Przede mną. Tu. Dobra. Cholerny. Dobra, schowamy się tutaj. Tu się schowamy. Yes! 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 Chcieli wysiudać Freda, ale to Fred wysiudał ich. I tak się to skończyło, moi drodzy. Ale my musimy chyba kar zmienić. Nie, no zobaczcie, no nie pojedziemy takim złomem. Wysiadajmy z tego. Co? Nie mogę jechać innym autem? Dlaczego? I to ma być sandbox? Jak oni mnie wiążą w jednym aucie, no to przecież jest skurweselstwo. Nie no, ludzie kochani, no to teraz ja sobie włączę tempy mat. Pod czym był tempy mat? Pod H? Pod czym był? Bo ja sobie zawsze zapominam. Pod L był. No właśnie. Ej, przed chwileczką była taka ostra akcja. Nie no, chłopcy radarowcy mnie ścigali, sztuk 53. I co? I teraz mi smyrla love story w radyjku. I już jest chillaucik i już jest po akcji. No i powiedz mi, Czarek, czy to jest normalne? No chyba nie. Tu już powinny być obławy, tu już śmigłowiec RMF-u powinien śmigać. No tutaj już powinno coś się dziać. No, no i co? I nic się nie dzieje. Kolczatki na lewo i na prawo. Patrzcie, no radiowóz pewnie mnie minie i pewnie mnie oleje cienkim sikiem. Bo jadą teraz na pączki, na frytki i w dupie mają teraz takie rzeczy. Auto rozstrzelane, nie mogę go zmienić. No masakra przecież jakaś to jest. Kaj, ty mi łazisz po tej ulicy, nie masz chodników. No, będzie mnie denerwować sam. Biednego. No. Jaki chłop. Jak spierdzielał po chodnikach, to ryczał na biednych przechodniów, że nie mają kaj łazić tylko po chodnikach. Teraz jak łażą po ulicy, to ich na chodniki goni. I yeah. Tutaj widzę też sukcesywnie, pokazują się coraz to nowsze samochody. Ja pamiętam, właśnie tak było w tej wersji klasycznej, że im dłużej graliśmy,
tym pokazywały się nowe samochody. I oczywiście to były takie samochody, wiecie, takie już takie klasy wyższej, takiej klasy pro. Samochody sportowe, coraz to szybsze. Oczywiście też takie zdolne do szalec na drodze, że mogliśmy na przykład bokiem wejść w jakiś zakręt. No mogliśmy sobie tymi bryczkami poszaleć troszeczkę na dzielni, nie? I to było fajne, to mi się bardzo podobało. Tutaj też widzę już te czerwone samochody. To się już właściwie zaczęło chyba od czasów, kiedy z Donem pojechałem do tego całego PP coś tam. I nas tam wtedy, no, kluseczki miał przynieść gościu, czy tam pierożki. No i wtedy przyjechała banda tych Morelek i zrobiła nam prawie z dupy jesień średniowiecza. Tylko z tym, że no, ja jestem zaczwany list na takie zagrania, no. Zresztą wiadomo, co się stanęło się, nie? A kto sobie nie pamięta, to nie chce zobaczyć całą playlistę. No i popatrzcie, miasto takie piękne, ale dopiero tak chyba naprawdę możemy z niego skorzystać w trybie piaskownicy, a nie w tym trybie fabularnym. No tutaj zdecydowanie oddzielili te dwa tryby. I teraz jedź do klubu Palermo. Teraz pytanie, czy ja pojadę do klubu Palermo, czy teraz sprawdzę tą waszą tezę i pojadę do tego Bretonsa tutaj. Tu jest ten Bretons. Tutaj może do niego pojadę, co? No ale tutaj się tego w żaden sposób nie da na mapie zaznaczyć. W żaden sposób. Dlaczego, ja się pytam? Więc na czajnik muszę pojechać. Czyli w prawo i w lewo i w prawo. Pamiętajcie, w prawo, lewo, prawo. Teraz będzie w prawo. Tak jest. Potem znowu w prawo. Tak jest. Potem będzie w lewo. W lewo teraz. W lewo. I znowu w prawo. Ja nie wiem, czy to jest tutaj. No nie przypominam sobie dobrze, czy to jest tu. Tu jest ten cały Bretons. Bretons, Kretons. Chyba tu, nie? No ale oni mi nie pozwolą z samochodu wyjść. No i powiedz mi, Czarek, czy w tym momencie... Powiedz mi, Czarek, czy w tym momencie byś się nie wkurwił, nie? Powiedz mi w tym momencie, czy byś się... I kiedy ja mam tam do niego jechać? Kiedy? Kiedy? No nie ma czasu tam jechać do niego. Nie ma! Tylko pytanie, czy ja mogę do tego Bretona, Kretona pojechać po prostu, nie wiem, w trybie piaskownicy. No nie ma kiedy do niego pojechać. No nie ma. No teraz chyba też wybrałem sobie najgorszy z możliwych momentów, nie? Że kiedy trzeba zakończyć akcję i kiedy nie mogę wyjść z tego samochodu. To ja do tego Bretona pojechałem. Kojarzy mi się to z fasolką po bretońsku, a powiem wam szczerze, bardzo dawno nie jadłem fasolki po bretońsku. Ja lubię tą fasolkę po bretońsku, która jest sprzedawana w Biedro, w puszce. I to jest biedronkowa, wojskowa. I ona tak się nawet nazywa. Wojskowa. I jest takie puszce w Moro. Oj, już dawno jej tam nie widziałem, ale pamiętam, że ostatnio, kilka lat temu, jak tam sobie kupiłem tą fasolkę i taką zjadłem, to proszę państwa, musiałem przebywać sam przez 3 dni. Nie, no bo to nie nadawałem się wtedy między towarzystwo, bo mogłem ich zagazować po prostu, nie? A ja dobry chłop jestem, no. Nie mogę sobie pozwolić na takie rzeczy. Dobra. Jesteśmy na miejscu, ale to nie takie miejsce chciałem teraz sobie obrać. Znaczy to jest zupełnie jakieś inne miejsce. Jestem w klubie Palermo. A ten, w tym pokrwawionym garniaku. Dobra, bo musimy ten samochód po prostu ukryć, no, bo on jest cały rozstrzelany. To ma nawet sens, no. No teraz się żykej, na kolanach do Częstochowych, już! W tej chwili, biegiem marsz. Nie będę sobie teraz brał czekolady, chociaż chciałem. Tak, za dawne czasy, dawaj tą piersiówę, przyda mi się. Chlub ten głupi dziób. Jak się dowie o tym Don, to mam przejebane, Poli. Wiesz o tym? Ja sobie tego nie przypominam. Nie przypominam sobie tego z wersji klasycznej. No po prostu sobie tego nie przypominam, no. Praca po godzinach. Rozdział ukończony.
No i niech zgadnę. Ostatnim rozdziałem będzie, jak Salinieri się dowie, że zrobiliśmy skok w bok i po prostu da nam klapsa w dziąsło. No dobra, no sprawdźmy to, czy tak faktycznie będzie. Godzina 19. No mam nadzieję, że nie będziecie na mnie źli, jakby ewentualnie, no... ten gameplay trwał trochę dłużej. Sara. I was getting ready to call the coroner. Taka święta Sorry. Kobieta, no. A ja taki bandita. Me too. Thanks to you tossing and turning all night. Ale na tobie. Sara zesiwiała przy mnie. Zresztą ja też już mam lekko siwe włosy. Przepraszam bardzo, ja nie jestem siwy, jestem szpakowaty. Just feeling lucky, so. Got that right, champ. Sara, chodź, jedziemy stąd. Spakujmy manele i pojedziemy na Karaiby gdzieś czy coś. Nie, bo tam są piraci. Zajebią nam słodką bułkę i całe hajsy. I po co te uszczepliwości, proszę pani Sary? No po co? No, mam kasę, to się kobieta cieszy, tak? Co z nim jest nie tak? Ma chłop kasę źle, nie ma jeszcze gorzej. No nie wnikaj w szczegóły! Strugaj marchewkę i jedziemy. No widzisz, do czego ty mnie doprowadziłaś, kobieto. No chcę wyjechać z tobą stąd, no! Dlaczego kobiety wszystko muszą komplikować? A na co? A skąd to masz? A po co to masz? No mam, no. No i tyle, no. Sara, zostań tu, nie odchodź od Gara. Ja tylko jadę chcę coś załatwić i zaraz przyjdę. Czekajcie, bo ja tutaj mam jeszcze znajdźkę. A no tak, no bez znajdźki to by ta gra nie była. No, to znajdźka musi być. To mój dom jest? Ja jestem teraz w swoim domu? You still here? Sara, ale tyś tu ładnie posprzątała? No, kobito. No, dobra z ciebie, woman. Znajdźki w moim własnym domu. Tomas Angelo, co to jest? Mój driver's number. Licencja na taksówkę. Ja cię kręcę. To mi pracował w ekipie drogowej, zanim został taksówkarzem. No i po co zaraz to? No i po co zaraz całą moją przeszłość na wierzch wyciągać? No ludzie kochani, no kogo to interesuje w ogóle? Całymi miesiącami mieszkał w obozowiskach. No po co ludzie mają wiedzieć takie rzeczy, no? Serio, no muszą wiedzieć takie rzeczy. No muszą wiedzieć, że ja budowałem autostrady w północnych Stanach Zjednoczonych. Ostatecznie zmęczył go wędrowny styl życia i wrócił do Les Heaven w 1926 roku, po czym wykorzystał zaoszczędzone pieniądze na zakup taksówki. No to są moje prywatne sprawy, no. Cała... Wszyscy teraz wiedzą, kim ja byłem, no. Że ja drogi budowałem, no. No zero prywatności, zero prywatności. No to nasza święta trójca, czyli jo, Poli, no trójka, no to święto trójca mogli już napisać. No Poli, co mu się wiecznie Poli, sam, co wcale nie jest sam, to jest nieprawda, to są pomówienia, no i jo, Tomek Angelo. Jakie ja mam fajne podwórko, a kogo mam psa? Nie mam psa? Czemu nie mam psa? Dlaczego ja nie mam psa? Lisa mam, kurwa, czemu nie mam psa? Ja chcę lisa. Znaczy, ty, ten lis się uśmiał. A to o to wam chodziło, że te lisy się śmieją, jak się je zbiera. Aha! Chodzi lisek koło drogi. Nie ma penisa ani nogi. Bankrajt! Co, że niby go okradłem, tak? Tutaj będą teraz wieści w gazecie. Gazeta z 4 listopada 1938 roku. Podejrzani o napad na bank na wolności. Zrobione przez przypadkowego przychodnia zdjęcie przedstawia... A co, oni to już smartfony mieli? No to chyba, mi nie powiecie, no w tamtych czasach były takie aparaty jak pół naszego domu. I co, oni chodzili z takimi wielkimi aparatami, z tą szmatą na głowie i całkowicie przypadkowo zrobił mi zdjęcie? Ale miesza o to. Zdjęcie przestępstwa
Przepraszam, zdjęcie przedstawia policjantów otaczających Grand Imperial Bank. No już myślałem, kamień serca, już myślałem, że mnie pstryknął. Komenda policji Lost Heaven prosi o informacje dotyczące brutalnego napadu, jaki miał wczoraj miejsce w centrum Lost Heaven. Złodzieje, pozostawiwszy wiele ofiar, zbiegli z olbrzymim, jak się twierdzi, łupem. Pozostają niezidentyfikowani i nieschwytani. Świadków zachęca się do kontaktu osobistego na komisariatach lub telefonicznego pod numerem. A tylko spróbujcie. Spróbujcie kaś dzwonić. To pamiętajcie, że kapusie żyją krótko. Pamiętajcie o tym. Tak się nie robi. To jest niehumanitarnie. Serio. Także no. Teraz spiszcie numer ten. Jakbyście tak zadzwonili pod 997, to teraz podaję wam drugi numer. 636 453 883. Pod ten numer będziecie musieli zadzwonić, gdybyście, nie wiem, no, gdyby wam coś strzeliło do głowy, zadzwonić pod ten pierwszy numer, czyli 997. Dobra, moi drodzy, i teraz tak, no to jak se już normalnie tu biegą po moim podwórku, to se, no co, no to se tu jeszcze powęszę, nie? Czy ja tu jeszcze coś mam? Trawa nie ścięto. Tutaj woda, zalane kwiotki, no a tu jakoś książka jest, to może Sara tutaj sobie przychodzi czytać. Chłopa wieczny nie ma w domu, no to nie mógł to trawy pościnać, no nie mógł to, no. Będę musiał tutaj zrobić jedna rundka farming simulator. Czekajcie, bo tutaj jeszcze, aha, na stole były te gazety, dobra. No to wjeżdżamy sobie na chatę, no chociaż Rosę mogę po mojej chacie podjeżdżać. Powjeżdżać na chatę, no. Dobra, cyk. A czemu ja nie mogę? Czemu nie mogę na pięterko? Hej! Dlaczego ja nie mogę na pięterko? W czym problem, pani Saro? Kto tam zamknął? Dobra, nieważne. Jadę do poligo. Świeżo po deszczu albo... Tak, świeżo po deszczu. A przecież chyba nie mam takich płyt marmurowych przed domem, nie? Tak, bo woda jeszcze stoi tu i ówdzie. Czyli lowo. Lowo jak cholera. To jest mój kar? Serio? Dobra, jadę do poligo. Ale tam jeszcze jakoś książka jest u mnie. Szkurnia, no. W garażu? To ja mam garaż? Czemu ja o tym nie wiem? Chłop zdziwiony, bo mam garaż. Czekajcie, no tutaj jakaś książka jeszcze jakoś jest. Gdzie ten znajdzie cholerny? Bo go tu nie widzę. Że niby tu. Musiałem, wybaczcie, ale musiałem to sprawdzić. Zresztą, no, nie było mnie tutaj wcześniej w tym pokoiku. Podróż do Ameryki. Tommy i jego rodzina przybyli do Empire Bay po miesiącu spędzonym na morzu. W pierwszy dzień świąt 1904 roku. No to po co takie rzeczy piszą o mojej familii, no? Po inspekcji przeprowadzonej przez urzędników... No, nie musicie wiedzieć takich rzeczy, no. Nie musicie wiedzieć takich rzeczy. A tu pewnie matka Teresa, jo. No, znaczy się moja żona, no to... No to też święto, no. No, mąż i żona, no to dobre. Tu jest. Matko Bosko Częstochowsko, no. Panienko, no. No widzicie, co tu się tutaj odpierdzielo, no. Jo, taki chłop, co se tutaj, no, zbujuje. Sara tako grzeczno mi... Ale fajnie mam na chacie, nie? Fajnie mam na chacie. Normalnie, kurde. Stary kraj, Sycylia, 1904 rok. Czteroletni Tommy z rodziną w gaju cytrynowym w Villari. Jakoś tak. Niedaleko portu w Messynie. Mój ojciec... No to tak, no to przecież... To Włochy przecież są. Ojciec Tomigo był nadzorcą plantacji, dopóki nie została przejęta przez pożyczkodawcę. Wkrótce potem, gdy zostali wyrzuceni z domu i pozbawieni środków do życia, wyemigrowali do Ameryki. Aha, no to już cała nasza historia, no właściwie to naszej rodziny. I w ogóle jak się tutaj dostaliśmy do tych Ameryki, dlaczego, kim była nasza mama i tak dalej, no. Także no... No, także już wszystko wiecie o mnie. Trzeba będzie teraz, no nie wiem, zmienić nazwisko. Dobra, jademy do tego poligo. I ten star z piskiem opon. I na ręcznym. To nawet Ducek tak nie driftuje. Tutaj lepiej się driftuje na klawiaturze, niż kurde w Forzie Horizon na kierownicy. Ha, kurde, no świetnie te samochody tutaj wchodzą bokiem w te wszystkie skrzyżowania i tak dalej, i tak dalej. No w radiu pewnie znowu o nas pieprzą. I patrzcie, no nie dosłownie tak, no chciałem dupcią go miznąć, ale no niestety, no nie udało mi się to. Nie udało mi się ten popis.
Z drogi, chłopie, ty! Ale, kurna, stary, ale jary, nie? Refleksa miał. No, przepraszam bardzo, no. Sorry bardzo, ale kierownica mi nie odbiła do jazdy na wprost. O, mają mnie na oku. Co, mandata chcą mi dać? A ciekawe, dobra. Dobra, zgadzam się na mandata. Czy da się tu zapłacić mandaty? Dobra, poczekam na niego. Dobra, chodź, chłopie, do mnie. A pytanie, no właściwie to ja tutaj nigdy mandata jeszcze nie dostałem. Ja się zgłaszam, ja zrobiłem napad na bank. Ja się zgłaszam na mandata. Gdzie on z tym palcem do mnie leci? Do dupy sobie go wsadź. Pije, pierwszy mój mandat. Ja zawsze chciałem mieć mandat w tej grze. Dostałem mandat? W wersji klasycznej można było dać jeszcze łapówę, bo te gnoje skorumpowane są. Jak się dało łapówę, to ile dobrze pamiętam, oni mieli ileś tam, przez jakiś tam czas mieli wyjebane na nasze wykroczenia. No ale to nie wiem, czy ja dobrze to sobie akurat przypominam. To, chyba tak to jakoś było. Dobra, auto mam moje poczaskane. Strasznie go zlałem, ten mój kar. No to ja se po prostu tego teraz ukradnę. Tego drzewianego. Ja cię kręcę. Ja już naprawdę mogli tutaj dać jakiś system zapadek. Tak jak to było właśnie w wersji klasycznej. No, mógłbym przysiąc, że w wersji klasycznej mieliśmy jakieś zapadki, które trzeba było tym wytrychem tam troszeczkę po... No chociaż troszeczkę się wysilić przy kradzieży tego samochodu, no. Och, strasznie została poobcinana ta gra, no ale nadrabia to swoim pięknem, no. I teraz musicie wybrać, czy chcecie pełną funkcjonalność gry, ale kosztem słabego wyglądu i odpalić wersję klasyczną, czy chcecie piękną grę w trybie bardzo uproszczonym, niesamowicie łopatologicznym. No, wybór należy do was, no. W sumie to warto zagrać w jedną i drugą. O kurczę, i tutaj te billboardy, one tutaj wyświetlają się w jakichś sensownych sekwencjach, nie? Tak jak tamte kasyno dookoła się oświetlało takie promyczkowane logo, czy coś ten desen, czy jakoś kurnia tak. O kurde, proszę państwa, ten samochód ma skręt jak ciężarówek jakiś. No uciekajcie, ludzie, z tej bany, no co, patrzcie, no, stoi na środku jak widły w gnoju, no. No sio mi z drogi, no sio, no ludzie kochani, no przecież to co, no stoi, nie spieszy im się nikaj. No, przecież jest już za 5:30 do roboty trzeba iść, a one normalnie tam se stoją na środku drogi. Nie, tym razem nie będę mandata płacił. Już jednego zapłaciłem. Będą mnie gonić? Radiowóz z dawno jedzie. No, no wolne żarty. No to jak wysiadam, pojadę sobie tędy. Ale urwał. Ach! Myślałem, że mnie nie zauważą, a jednak. Co chłop narobił? Gońcie mnie, frajerzy. No i co teraz? No, tacyście mądrzy? Aha, ten mnie, patrol mnie drogowy dostrzegł. Zgubiłem ich, czy jeszcze nie? No to ja sobie tutaj wjadę w podwórko i mogą mnie gonić, ile chcą. Tu sobie wjadę, o, za furtkę. O. Wystarczy teraz troszeczkę poczekać. Adin, dwa, trzy, cztery. No już, bo nie wiem, jak jest 5 po rosyjsku, zapomniałem. No, no, no już, już. Już? No. No i to mi się podoba. Daleko mam do tego poligo? No szkurnia, no. Ta droga mi się wydłużyła troszeczkę. Tam jakieś tereny przemysłowe, kopcą. Proszę bardzo, jak kopcą. Wtedy każdy miał wyjebane na normy emisji spalin. A teraz ja pierdzielę. Nawet żadnych filtrów tutaj nie założyli. No i potem świat się obudził z ręką w nocniku. Przez tyle lat kopcili, przemysł się rozwijał. Lodówki, które niszczą ozon, dezodoranty, które niszczą ozon, fabryki, które niszczą ozon. I co? No i człowiek, no, w końcu się doigrał. I teraz nawet śniega nie mamy. Titit, titit! No przecież mówię. No gdzie ten poli? Aha, on tutaj na rogu mieszka.
Kurde, chłop, nie mógł sobie kupić chaty jakiejś? Ja pierdzielę, widok na fabrykę. This neighborhood's going to the dogs. What happened to your door? Christ only knows. No u nas tak też kiedyś było. Jak jeszcze w Chorzowie mieszkał, tam ten małpi gaj, to też tam się wszystkie sąsiady na dół poschodziły, poznosili się stołeczki, kawa, tu tego, szachy. Ja, szachy, żeby to było ino szachy. I tak kiedyś się wiodło życie towarzyskie. Jeszcze sam muszę po klatkach schodowych biegać. No co za paciulok. Serio? Nie stać go na jakąś lepszą chatę czy coś? Czemu tu jest otwarte, ja się pytam. O skurweseł. Ja jebie. Ja tego nie pamiętam. Poli się już nie poli. Poli. Czego ja szukam? Nie odbieraj tego telefonu. To akwizytor. Dywany sprzedaje. Kurde, nie odbieraj. Nie bądź głupi. Nie odbieraj. To z gazowni dzwonią. Holy. Sam. It's me. It's Tom. Where's Polly? He's dead. I'm looking at him slumped over in the hallway, torn a fucking skull. Oh God, I was calling to warn him. About what? Jesus Christ, I owe you fellas my life three times over. Warn him about what, Sam? Salieri, he found out about the bank job. Od kogo? You're in deep shit, Tom. You gotta disappear. Okay. Mówiłem, okay, kurwa, nie bierz tej roboty. Za chłop. Coś mi tu, kurwa, nie pasuje. Kto nas wsypał? Nikt nie wiedział. Co się tu odjebało, że się tak posrało? Spotkaj się z Samem w galerii miejskiej. Coś mi tutaj nie pasuje. Poli dostał kulkę prosto w łeb. Musiał otworzyć drzwi komuś, kogo dobrze znał. Bo inaczej by się zaryglował. Nie podoba mi się to. Jaką ja mam staminę? Niewiele mi brakuje do pełni szczęścia. Ale tak na wszelki wypadek sprawdzę sobie, jaką ja mam broń. Tak na wszelki wypadek. Czemu? Nie mogę sprawdzić? Czemu nie mogę sprawdzić? Kto mi zabroni? Gra mi zabroni. To kurwa dzwoń, a nie siedź na tym krześle. Ja pierdziele, no nieźle się tutaj posrało. Dobre, jadę do tego Sama. Ale coś mi tutaj śmierdzi. Kto mógł mnie wsypać i poligo? Kto? Kto o tym wiedział? Nikt. Jedynie tylko Sam. Ale chwila. Właśnie. Ja byłem tam z Polim. Sama tam nie było. A jak to Sam mnie wsypał? Neither France nor Great Britain have done much to stand. Ja byłem tam tylko z Polim. A może Sam chciał awansować? Może chciał być kurwa kowbojem?
Dobra, jadę do tego sama, ale będę miał na oku tego Hama. Nie podoba mi się to. Coś się tutaj nieźle posrało. I dlaczego w galerii miejskiej mam się z nim spotkać? Dobrze, no może chłopa źle oceniam, no. Ja sobie nie pamiętam sobie całego wątka fabularnego. Spieprzaj mi tą taksówką, chłopie. Tak, crazy. Gdzie mam tam wjechać? Gdzie się tam wjeżdża? Dobra, tutaj, tędy. Coś mi się to nie podoba. Nikt nie wiedział. Jedynie o naszych planach wiedział tylko i wyłącznie sam. Żeby Hyogo jeszcze nie musiał w tym odcinku spoliczkować. Shit. Jak to gangster? Co to za jedni? Hey, Tom. Sam. What the hell's going on? You and Polly put me in a bad spot. Ty skurweseł. I know, Sam, but I'm sorry about that, but I need to get out of town. Can you help me or not? There you go again. Making me choose between my friends and the family. This is what you were looking for, Apollos. Here's your cut. It's more than you deserve. Sam. You killed him. You killed Polly. No. Polly got himself killed. And you seem real tore off about it. I'm just in a good mood. Ja jestem kurwa w szoku, a nie wstrząśnięty. Ała, bo coś sobie tutaj wyłączyłem. Dobra, jestem. I'm moving up. And I just found this big bag of money. Ja sobie klikłem na Windows. The Don knows about Frank, Tom. The whore too. That whore. The girl you were sweet on. You're the one that let her live. Ty gnoju, zabiję cię na śmierć. But our business has rules. Shame too. Don Salieri really liked you. Guess we'll both have a good cry at your funeral. You think you're doing this because you're loyal, but you're not. You're just scared. Maybe. But you'd have lived a lot longer if you'd have just looked over your shoulder from time to time. A ty kurwa kim jesteś, żebyś mnie tutaj rozgrzeszał z mojej historii gangsterskiej? Gangster rozgrzesza gangstera? No siara jak cholera. He's my buddy. O, jakiś ty kurwa łaskawy. Wszyscy tu kurwa zginiecie. Już ja się o to postaram. No teraz żeście mnie wkurwili. Nie będę się z wami pierdolił za długo. To trzeba być idiotą, żeby wyjść z ukrycia, by przeładować broń. Chociaż mi się to też zdarzało. I dumu w jaja. Ostatnia kula, która go dobiła, dosięgła jego krocza. I tak wszystkich tutaj rozprasuję. Amunicji potrzebuję. Wszyscy na pistolety. Nikt nie ma Thompsona, serio. Ja też nie mam Thompsona. Tyś taki frajerze. Dobrze. Zabiję go. Uwierzcie mi, że go zabiję. Nie daruję.
to będzie kurwa paskudna śmierć. Where'd you go, Sam? Nieważne, Tomek, gdzie on poszedł. Dopadnę go, rozumiesz go? Rozumiesz to? Dopadnę go i powieszę go za jaja na suchej gałęzi. A potem jeszcze wyrzucę przez zamknięte okno. Już ma przejebane po prostu. Gdzie jest ten Sam? Ja ci kurwa dam biznes. Biznes? Ty sobie z przyjaciół zrobiłeś biznes? Ty będziesz mnie rozliczać z mojej przeszłości? Chyba cię pojebało. Teraz to już jest sprawa osobista. Chodźcie, gnojki, do tatusia. Tommy, ale ty mi tutaj nie świruj pawiana. I to był wasz błąd. Jednego jełpa mniej. Ja też dostałem, ale oni też dostali. Ja ich tutaj zaraz kurwa wszystkich wypunktuję. Wkurwili mnie jak mało kto. To nawet moja poloniska tak mi nie zaszła za skórę. Chcieliście wysiudać Freda? Ale to Fred wysiuda was. Ach, to tak. Do mnie strzelać, bohatera. Siara jak cholera. Nie szkodzi, dam sobie radę. Brakuje mi co prawda apteczek w tej lokacji. Ale dam sobie radę. To zadziera ze mną, to zadziera ze mną. Nieważne, nie mówiłem tego jakby co. Dobra, mam tutaj jakąś... Tom, jakąś broń tutaj miałem przed chwileczką. Gdzie ona jest? Czemu je teraz nie mogę znaleźć? Czy tu coś było? Zamień. O, ten bębenkowy, ja nie chcę tego bębenkowego. Że tutaj nikt nie miał Thompsona, serio. Tu jest strzelba. Się przyda. Zajebie go z tej strzelby. It's coming. Macie przejebane. O tym właśnie mówię. I nie ma kurwa, że boli, nie ma, że zmiłuj. Już tam idę sam. Na twoim miejscu to ja bym już po prostu się zesrał. Już idę. Wkurwiłeś mnie, a to bardzo źle. Zawołaj jeszcze swoją mamę. Żeby zadzierać ze mną? Biednym mną? Nie, nie, nie. To nie będzie takie łatwe dla nich. Ja im teraz kurwa pokażę, na co mnie stać. Leżeć mi tam, Buda! Masz ty skurwio, masz! Niegrzeczny chłop. Mało
Płoń, gnoju. Już idę sam. Żeś się obstawił, chłopie. Opłaciłeś pewnie ich tą kasą, którą myśmy rąbli z tego, z banku. Ale to ci nic nie da. Już idę. Okej. Jeszcze znajdźka tutaj. No kurde, przed nami. Serio? Okej. Chcesz się ze mną bawić? Będziemy się bawić. Tylko z tym, że ja się będę bawić jak jasna cholera. Wydupczymy teraz te drzwi skopa. Skopa? Mogę skopa? No oczywiście, że mogę skopa. Nie przypominam sobie tej lokacji absolutnie i w ogóle z wersji klasycznej. Co ja zrobiłem? Odbiło się, kurde, koktajl Mołotowa odbił się od murku. Co za normalnie glajza, nie? Teraz pytanie, z którego stopnia mnie tutaj walki z respi. Tylko nie gadajcie mi, że ja muszę przejść te wszystkie pokoje od nowa. No, na szczęście nie. Dobra, pobawimy się, chłopie. Ale koktajle Mołotowa mi zabrali. Nie szkodzi. I tak go dopadnę. Może nawet dobrze, że mi te koktajle zabrali, bo znowu bym się podpalił. Co to kurwa? Chłopiec z zapałkami jestem. Dobra. Chłop ma Thompsona. Znaczy miał Thompsona. Jak powiedziałem, to już jest sprawa osobista, nie? To, no, podgrzał mnie facet. I tu nie chodzi o koktajle w tym momencie. Nie sap, tylko bierz tą apteczkę i idziemy na tego chłopa. No trochę mnie tutaj załatwił. No nie szkodzi, nic nie szkodzi. Damy radę. Dobra, bierzemy Thompsona. Możesz tutaj zawołać całą armię jełopów. Nic ci to nie pomoże. Kurwa. Serio? Tomek, trzymaj się, chłopie. Nie jest łatwo, wiem. Tłuką marmur. Trzymaj się, Tomek. Nie zawiodę cię. Zajebiemy tego gnoja. Jeszcze będzie mi bezczelnie fikał. Nic mu nie pomoże. Kto kolejny? Kto chce jeszcze dzisiaj wpierdol? No, chować się za tą szafką, to raczej nie jest mądre. Gdzie on jest? Kręci się gnojek koło... Noż kurde! Chłopie, ty też zwracaj uwagę na te swoje magazynki. Pięknie.
Tak jak powiedziałem, wszyscy tutaj zginą. Co wy myślicie, że ja tutaj nadaremno przyszedłem? Na pewno nie. Aczkolwiek amunicja mi się kończy. Cóż, trudno. To go zajebie gołymi rękami. Gówno o mnie wiesz! Idę! Szykuj pampersy! Co, skończyła się obstawa? Pokończyły się bodyguardy? Ale ładnie tutaj jest w tym muzeum, nie? Tylko pytanie, dlaczego tutaj nikogo nie ma? Co to jest, jakiś dzień świąteczny, niedziela czy co? Tam ktoś jest. Zabij sama. Oczywiście, że zabiję sama tego jebanego chama. Oczywiście świerszczyki. W takiej akcji, w takiej sytuacji. No bo dlaczego by nie? No dobrze. Po co ja pytałem o bodyguardów? Było pytać? Kurźwa. Jeszcze ich więcej niż poprzednio. Olbrzymem teraz nic tutaj nie załatwię. Wychyl kaczy łeb. Taś. Inteligentny skurweseł. Nic mu to nie pomoże. Easy. Jakaś apteczka by się przydała. No bez jaj, no. Kurwa. Słyszałem, że cyka gdzieś granat, ale go nie widziałem. Jest mi potrzebna apteczka i to natychmiastowo. Kurde! Jaki gnój! Schował się za szafką. Na ostatnim tchu załatwię tego gnoja. Pięknie. Co powiesz do olbrzyma? To było piękne. Fuck! Ja pierdzielę, ja nie mam broni. Skończyła mi się absolutnie amunicja. Nie ma tutaj jakiegoś pistoletu, cokolwiek. Ja się muszę tutaj wrócić kawałek. Po jakąkolwiek broń. Cokolwiek, może być nawet Schleuder. Może być nawet pogrzebacz. Z piecyka. No nie gadajcie mi, że tutaj nie będzie absolutnie żadnej broni. Czemu się chowam? Bo nie mam broni. Ja ci zaraz pokażę, czy ja się chowam. Tylko zdobędę jakąś klamkę. Co, nie ma nikt broni? Jaja se ze mnie robią? Słuchajcie, no nie ma nikt broni. To czym oni do mnie strzelali? No wciula mnie tutaj ktoś robi. I to może być tak, że tylko trupy zostały. No patrzcie, no nikt nie ma broni przy sobie. Wszyscy czyści. No to się do TVN-u nadaje w tym momencie. No ja pierdzielę. Ciał tak wiele, a nie ma ani jednej kulki. No ludzie kochani, czym ja mam teraz kuźwa? Tak jak powiedziałem, to zatukę go gołymi rękami. Ja pierdziu.
dadzą mi wrogu stu. I zero amunicji. Noż, kurde, bele. Zatłukę go własnoręcznie. Obrazem go zatłukę. Albo rzucę w niego gaśnicą. Nie no, kurwa, coś muszę wymyśleć, tylko nie wiem co. Coś muszę wymyślić. Tommy. To trochę skomplikowane, wiem. No nigdzie nie ma broni. Ja pierdzielę. I co teraz? Jakby jeszcze chłop był w pojedynkę, to bym wyszedł z nim na solo. Seria byków i posprzątane, nie? Ale ich jest tutaj dwóch. Wygram z jednym, to drugi mnie rozstrzela. Kurwa, dziot. I co teraz? I co ja mam teraz zrobić w tej sytuacji? No to jest niemożliwością przecież. Co ja mam teraz zrobić? Jak chłopa bez kuli nie idzie dobić. Nie no, to jest po prostu paranoja jakaś. Dobra, mam nadzieję, że jak mnie zrespi, to dadzą mi amunicję. No przecież jak ja mam walczyć? No widzieliście, próbowałem, cofłem się tam po kulki, cebulki, co tylko. No i co? No, czym ja mam walczyć? Na gołe dłonie? No to przecież drugi jełop mnie zabije, no. Ach, no co za chora sytuacja, no. Powinni dać jakąś skrzynkę z amunicją dodatkową, no. Dobra, Tomek, wchodzimy tam. Przynajmniej wiem, gdzie są. I oszczędzaj tej amunicji, Tomek. Nie strzelaj na taką odległość, bo ciężej jest ich trafić. Pięknie. Tak to sobie rozegramy, że ich wysiudamy. Właśnie. I odzyskam kulki z Thompsona. Ja wam teraz kurwa pokażę. Ja się teraz zemszczę, za samego się. Tak jest. Tak to można walczyć. Leżeć mi tam. Wszyscy mi tutaj kurwa za to zapłacicie. Co do sztuki. Znajdź sama. Znajdę tego chama. Spokojnie. Easy. Pozbieram jeszcze ewentualnie amunicję. Dobra, biorę tego Magnuma. Bo ma więcej. Zamień rewolwer. Na co? Magnum. Nie, to kurde, teraz nie wiem. Ten ma 6x7, a ten ma 6x6. To biorę tego 6x7. Każda kula się przyda. To by było dobre na tego gnoja. Tylko za mało kul ma. Biorę to, co ma najwięcej kul. I do Thompsona, pięknie. I oczywiście biorę Thompsona. Co jest?
No wolne żarty! Jaki gnój! Nie, no ludzie kochani! No tego to, żem się nie spodziewał. To co, on mnie tylko raz trafił i mnie od razu zabił? No kurnia! Ale okej, rozumiem, że to ma być trudne, bo to już jest finał, nie? Także spoko. Akceptuję to nawet. Jak to się mówi, do trzech razy sztuka. Tam teraz napieprza sam. Sam! Teraz ja. Pytanie, czy będą wszyscy ci, których pozabijałem? Kurwa. No, chciał rozgrzać mnie, rozgrzał się sam. Pięknie. A jeszcze sama rozgrzeje za chwilkę. Pięknie. No wyskocz, gnoju. Come on! Ale mnie wkurwia ten czarek. Co to kurwa, Robocop jest? Amunicja? Teraz nie dam się już samowi wysiudać. Kto tym granatem rzucił? Się kurwa znaleźli teraz. Wybuchowcy, chłopcy wybuchowcy. Czemu nie mogę oddać strzału? Z tego filaru? Co niby, że niby dlaczego? Okej. Mam zmienić pozycję? Ja mi każda pozycja odpowiada. Do Thompsonka? Tak jest. I bierzemy Thompsonka. I teraz się już tak nie dam wysiudać. Tommy? Easy. Niech się wystrzela. Dostał! Yes! Lucky shot, Tom. But the thing about drug money is it pays for a lot of muscle. Put them down, boys! Taking cover! Hey, hey! Over here! Co za gnoje? Ilu jeszcze musi zginąć, żebym tego gnoja dostał? Pięknie. No ci z tymi strzelbami, z tymi olbrzymami, oni są niebezpieczni. Na nich trzeba wyjątkowo uważać. Spokojnie, dostaniemy go. Gościu, który do mnie strzelał, tutaj, stąd, miał Thompsona. Okej. Gdzie ten gnojek poszedł? W którą stronę? Tu nie. Jedynie tylko tu. Jest ranny, bo ja go postrzeliłem. Aha, jeszcze chce się ze mną pobawić. Dobij sama. Teraz już nie jest zabij sama, tylko dobij sama. Z największą kurwa przyjemnością. Dobijemy go mydłem.
Okej, może się tam chować, nie ma sprawy. Co za gnój. Skąd ma tyle granatów? Ty mi teraz nie pieprz o Sarze. Nie zasłaniaj się moją kobietą teraz. Kurwa. Co za gnój, no zabiję go na śmierć, jak babcię kocham. Jak ja go dorwę zaraz. Obiegnę go z drugiej strony. Spoko, Tomek. Damy radę. Wierz o tym. Na ostatnim tchu, ale damy radę. Mówiłem, że damy radę. Nie ma litości, jak ktoś mnie wkurwi. Teraz zostanie klapsa w dziąsło. No ja go do lekarza nie zabiorę. To nie przejdzie sam. Nie. Only you'll be smart enough to stay gone. Right? What happened to him? He was hiding out in Europe. What a dumb bastard. He started betting at the dog track. Czyli nie ma Franka. Got spotted by a friend of the family. So Salieri. Głupek nie zmienił imion tego nazwiska czy co? No Frank zawsze lubił psy. Christ. You can't do it, can you? Always that little voice in the back of your head. Maybe sounds like your baby girl, Sarah. Always telling you not to pull that trigger. And you can't make up your mind. It's getting easier every time you open your fucking mouth. No konzim, no konzim. You had some laughs, right? Remember that time? Bo zaraz tutaj zjadą się glinę. You, Polly. Jeszcze raz powiesz o Paul. No, chciałem to powiedzieć. No, za późno to powiedziałem. Za późno to powiedziałem. No, w końcu. I tak się skończyło. I widzicie, do czego prowadzi. No, właściwie. Kasa. Ha, kurde. Masakra. Po prostu masakra. I sympathize with the situation, Tom, and I want to help your family, but I can't do anything unless you're willing to testify in court. You understand that, right? You'll have to sit in that box, stare down Salieri, Ralphie, Vinny, maybe even Sarah's father. I don't know if you got the stones for it, if I'm being honest. I'll do what needs to be done. But you need to get my family new identities and ship them far away from here. Well, hold on. There's a long road between us sitting here bumping gums and Sarah sleeping under new stars. Then I'm sorry I wasted your time. And mine. I gotta get out of town. Look, Tom. I got a family too. No to pomożesz mi, Norman, czy nie? Four boys. All Irish twins. Yeah. So
Tak nerwowo patrzę na zegarek, bo czas mi się kończy, nie? A tutaj jak to teraz przerwać, no? Dlatego, no wybaczcie mi tak długi odcinek, no ale kurde, no nie da się tego tak po prostu przerwać. It could drag on for years. I don't know if I can protect you for that long, not the way things are downtown. Everyone's gonna eat, right? Even dirty cops. Just being honest here, there's a few bodies I can trust downtown, but not many. And if it comes down to you or me taking a bullet, I'm not gonna make my wife a widow. Keeping you alive ain't exactly the moral course, but... Widzicie, jak tutaj wszyscy się tak martwią o te swoje żony? Widzicie to? Trying to make me think you got nothing on the line. But this is your whole career right here. However it works out for me, whether I live or die, you get to crack the Morello case and take down a Don. Salieri will be your legacy. Don't go thinking you know me, Tom. Coś mi się tak wydaje, że ten Norman troszeczkę się boi wykończyć Salinieri. Tak mi się wydaje. Że żałuje to, że ja mu opowiedziałem całą tą historię. Że nie chce się w to pakować. Po prostu się dyga. I tak to zawsze jest. Po każdym pogrzebie jest jakiś ślub. Long time ago. In another life. Someone once told me that family is a man's Achilles heel. His greatest weakness. Maybe he was right. I rozumiem, Tom swoje odsiedział, wyszedł. Tak, no właśnie. Ralphiego Jąkałę też spakowali. Ha! I po odsiadce wyszedł do Sary, która się już postarzała. Ciężka odsiadka. Dni odliczane do wyjścia. Ha, rachunek sumienia. Pokuta. Wycieczka na kolanach do Częstochowy. A. Lepszy człowiek. Now that I'm a lot older and just a bit wiser. I see that family is our greatest weakness. But it's also our greatest strength. To brzmi jak orędzie, wręcz. Tak, to ja pamiętam. To jest nawiązanie już do Mafii 2. It keeps us from falling over. When we're too tired to take another step. Mr. Angelo. Pan Vito, włos przywito w Mafii 2. Albo 3, już nie pamiętam. Nie, w Mafii 2. Pamiętacie tych dwóch z Mafii 2? Bo Mafię 2 już przerabiałem na moim kanale. Mafię 3 też. Jeszcze zdążyłem bajtle zmajstrować w międzyczasie? Kiedy? Pamiętajcie, pieniądze, robota, a nawet najlepsi kumple przychodzą i odchodzą, a rodzina zostaje na zawsze. I to jest pięknie spuentowane. Ach, także jeżeli kumple was namawiają na coś złego, olejcie ich, idźcie swoją drogą. Niech głupki zostaną na tej swojej złej drodze. Ewentualnie możecie spróbować ich nawrócić. Jak się da, to alleluja. A jak się nie da, to możecie powiedzieć, próbowaliśmy.
Moi drodzy, dzisiaj kończymy wątek fabularny Mafii, aczkolwiek korci mnie jeszcze to, aby spotkać się jeszcze raz z wami w Mafii i pojeździć sobie po prostu po mieście jako taksówkarz. Tak po prostu. Ponieważ sama Mafia dla mnie jest za krótka. Wątek fabularny tutaj jest bardzo skompresowany w stosunku do tej wersji klasycznej z 2002 roku. Czy warto zagrać w Mafię wersję ostateczną? Moim zdaniem trzeba w nią zagrać. Ale trzeba też pamiętać, że to jednak nie jest tak bardzo szeroko rozpisana fabuła jak w wersji klasycznej. Tutaj to jest wszystko skompresowane, to już wiemy. Gra zdecydowanie jest ładniejsza, ale niestety okrojona o funkcjonalności, ale nie o fabułę. Fabuła tutaj jest taka, jak była w wersji klasycznej. Trzeba ją sobie oczywiście przypomnieć, ci, którzy grali w wersję klasyczną, a teraz w tą wersję, no to wiadomo, po 18 latach, no pamięć czasami człowieka zawodzi, mnie zawiodła i wiele rzeczy, no dzisiaj już nie pamiętałem z tej wersji klasycznej, aczkolwiek fajnie, bo nadal był ten efekt zaskoczenia. Bardzo fajna opowieść z puentą, warto sobie tą puentę zapamiętać, no i dobrze wszyscy wiemy, że to się lepiej chyba skończyć nie mogło, że we wszelaki sposób, bo jakby nie było, Tommy Angelo no musiał też zapłacić za to, co sam zrobił, no a zrobił wiele zła. No przecież ilu policjantów wysłaliśmy do piachu, ludzi, którzy byli na służbie, ludzie, którzy stali jakby nie było na porządku prawa, poszli po prostu na swoje 8 godzin i już z tego nie wrócili. Natomiast też musimy pamiętać, że wśród policji tam było również dużo tych funkcjonariuszy skorumpowanych. Mniejsza o to, tak czy inaczej, no śmierć człowieka to śmierć człowieka. Mafia 1 to zdecydowanie najlepsza mafia z całego tego, właściwie teraz można już powiedzieć trylogii. No Mafia 3 to tak zupełnie oderwana troszeczkę od tego, co się wydarzyło w jedynce i w dwójce. Tutaj to, co widzieliśmy na samym końcu, kto zabił Tommy'ego Angela, no to pewnie już wiecie, z wcześniej ogrywanej dwójki. Nawet mamy to funkcjonalności Mafii 2, że zabijamy swoją postacią w Mafii 2, postać z Mafii 1. I tutaj nie ma żadnego spamu, bo to już przerabialiśmy na moim kanale, to już dobrze o tym wiecie. A to jest remaster, który przyszedł na samym końcu po Mafii 3, po Mafii 2. Mamy teraz tą edycję ostateczną i uważam, że w nią absolutnie trzeba zagrać. Fajna gra, fajnie się w to gra, aczkolwiek przyznaję się bez bicia, że w pewnych momentach tej gry nie doceniłem. Pamiętałem, tam gdzieś z tyłu głowy miałem oczywiście to, że będą tutaj trudne sceny, ale i tak ta wersja klasyczna moim zdaniem, którą też ogrywałem na średnim, bo tutaj ogrywałem na tym poziomie trudności średnim, ale tam też, bo ja w każdą grę gram na poziomie średnim. No i cóż, no, mi się wydawało, że tamta gra na tym poziomie średnim była trudniejsza od tej, nie? Już na pewno te wyścigi tymi samochodami wyścigowymi, potem kilka takich akcji, które ja pamiętam, z którymi ja się użerałem przez kilka popołudni, kilka dni, w wersji klasycznej tutaj poszło mi z tym łatwiej, aczkolwiek tutaj też nie mogę powiedzieć, że gra nie dała mi popalić. No, najcięższe momenty to zaczęło się właściwie od walki z tą farmą, gdzie, znaczy właściwie po farmie, kiedy uciekaliśmy z tej farmy i zaatakował nas ten opancerzony wóz. Musieliśmy tam napierdzielać w tą wieżyczkę, więc no to troszeczkę nerwów i krwi mi popsuło. Ale ogólnie świetnie się bawiłem i zdecydowanie Mafię polecam. Natomiast wy dajcie mi znać w sekcji komentarzy, czy chcecie spotkać się jeszcze raz w Mafii i żeby sobie pojeździć po prostu w tym trybie piaskownicy, aczkolwiek no ja nawet nie wiem, jak to wygląda, bo nie jeździłem w trybie piaskownicy ani między naszymi tutaj spotkaniami, między odcinkami, nie robiłem tego. No nie udało mi się też pojechać pod ten most do tego Bretona, bo widzieliście sami, że akcja tutaj no, szła bardzo wartko, była bardzo spontaniczna, była bardzo taka, aczkolwiek no też zostało mi to zdradzone, jakie tam były prace, w sensie jedź, przywieź jakiś samochód, tam nie obij go, albo żeby tam coś, no takie zadania pod tytułem, no takie zręcznościówki samochodowe.
No tak czy inaczej też wartałoby tam sobie to przerobić, ale to już ja do tego wracać nie będę. Niech będzie troszeczkę taki enigmy dla was, że wy będziecie wiedzieli, że tam do tego Bretona warto sobie pojechać i coś sobie tam jeszcze u niego przerobić. Natomiast jeżeli byście chcieli, żebym się spotkał jeszcze z wami w tym trybie otwartym, czyli w trybie piaskownicy, to ewentualnie możemy to zrobić tak totalnie bonusowo, tak, no, kiedyś po prostu, no, niekoniecznie za tydzień w piątek, no, zobaczymy zresztą, jak mi się z czasem też ułoży. Moi drodzy, Mafia, edycja ostateczna, moim zdaniem, super gra, warto w to zagrać i polecam bardzo, 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 ponieważ świetnie się w tej grze bawiłem. No i cóż, no, ode mnie to tyle, życzę wam miłego weekendu, a ja się z wami żegnam. Na dzisiaj do widzenia, do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się cieplutko, pa!